Rozdział pięćdziesiąty piąty. Grzmot działu wstrząsnął zaraz po Kindii, zamkami i miastem. Już Turcy wyryli fosę wzdłuż zamku na pięćset łopci długą, w jednym miejscu zaś już się przy samym murze w głąb dobywali. Z fosy owej szedł na mury nieustanny ogień janczarek. Oblężeni czynili zasłony ze skórzanych worów, wypchanych wełną. Lecz, że z szańców miotano bezustannie faskule i granaty, przedokoło armat padał trup bardzo gęsto. Przy jednym dziale granat zabił od razu sześciu ludzi z piechoty Wołodyjowskiego, przy innych raz wraz padali puszkarze. Do wieczora spostrzegli przywódcy, że trzymać się dłużej niepodobna, zwłaszcza, że i miny mogły już lada chwila wybuchnąć. W nocy więc zeszli się rotmistrzowie ze swymi sotniami, i do rana przenoszono wśród ciągłej strzelaniny wszystkie armaty, prochy i zapasy żywności na stary zamek. Ten, iż na opoce był fundowany, dłużej mógł wytrzymać, a zwłaszcza trudniej było pod niego się podkopać. Pan Wołodyjowski, zapytywany o to na radzie, rzekł, iż byle nikt układów nie poczynał, gotów i rok się bronić. Słowa jego doszły do miasta i wlały niezmierną otuchę w serca, wiedziano bowiem, że mały rycerz słowo zdzierży, choćby życiem miał za to przypłacić. Opuszczając jednak nowy zamek, podłożono silne miny pod oba wyczułki i front. Miny wybuchły z wielkim hukiem około południa, lecz nie przyczyniły wielkiej szkody Turkom, bo ci, pamiętając wczorajszą naukę, jeszcze się nie byli ośmielili zająć opuszczonego miejsca. Natomiast oba wyczółki front i główna część nowego zamku utworzyły jeden olbrzymi wał gruzów. Gruzy owe utrudniały wprawdzie przystęp do starego, ale dawały doskonałą zasłonę strzelcom, a co gorzej, górnikom, którzy niezrażeni widokiem potężnej opoki wnet nową minę wiercić poczeli. Czuwali nad tą pracą biegli inżynierowie włoscy i węgierscy na służbie sułtańskiej będący, i praca szła sporo. Oblężeni nie mogli zrażać nieprzyjaciela nic z działni z muszkietów, bo go widać nie było. Zamyślał pan Wołodyjowski o wycieczce, lecz zaraz nie można było jej przedsiębrać. Żołnierze zbyt byli strudzeni. Dragonom porobiły się w prawych ramionach od ustawicznego przykładania kolb. Silne narywy, tak wielkie jak bochny chleba. Niektórzy prawie zupełnie nie mogli ręką poruszyć. Tymczasem stało się widoczne iż jeśli kowanie miny potrwa jeszcze jakiś czas bez przerwy, to główna brama zamkowa niechybnie w powietrze zostanie wysadzona. Przewidując to, pan Wołodyjowski kazał za tą bramą sypać wysoki wał i nie tracąc otuchy mówił A co mi tam? Wyleci brama, to się z zawału będziemy bronić. Wyleci wał, to przedtem usypiem drugi i tak dalej, póki łokieć gruntu będziemy czuć pod nogami. Lecz pan generał Podolski, utraciwszy wszelką nadzieję, pytał – A gdy i łokcia zabraknie, to i nas zabraknie – odpowiedział mały rycerz. Tymczasem kazał miotać na nieprzyjaciela ręczne granaty, które wiele szkód czyniły. Najsprawniejszym w tej robocie okazał się pan porucznik Dębiński, który bez liku Tatarów nabił, póki mu zbyt wcześnie zapalony granat nie pękł w ręku i całkiem onej nie urwał. W ten sposób poległ i kapitan Schmidt. Wielu ginęło od działowego ognia, wieloodręcznej broni, z której strzelali Janczarowie wśród gruzów nowego zamku ukryć. Przez ten czas z dział zamkowych mało strzelano, czym niepomału stropili się panowie Rada w mieście. Nie strzelają, to już widać i sam Wodojowski wzwątpił o obronie, takie było powszechne mniemanie. Z wojskowych żaden nie śmiał pierwszy wypowiedzieć, że pozostaje już tylko najlepsze kondycje uzyskać. Ale ksiądz biskup, próżen rycerskich ambicji głośno to wypowiedział. Przedtem jednak posłano jeszcze pana Wasilkowskiego do generała po wiadomości z zamku. Ów odpisał. Zdaniem moim zamek i do wieczora się nie utrzyma, ale tu myślą inaczej. Po przeczytaniu tej odpowiedzi nawet i wojskowi poczęli mówić. Czyniliśmy, cośmy mogli. Nikt tu siebie nie oszczędzał, ale jak nie można, to nie można. I trzeba się o kondycję ułożyć. Słowa te wydostały się na miasto i spowodowały wielkie zbiegowisko. Tłum stał przed ratuszem niespokojny, milczący, raczej nieprzychylny niż przychylny układom. Kilku bogatych kupców ormiańskich cieszyło się po cichu w sercach, że oblężenie się skończy, a targi się rozpoczną. Lecz inni ormianie, zdawien dawna że w Rzeczypospolitej osiedli i wielce jej przychylni, a dalej lachowie i rusini, chcieli się bronić... Mieliśmy się poddawać, to lepiej było od razu, szemrano tu i ówdzie, bo wtedy siła dałoby się było uzyskać, a teraz kondycje nie będą łaskawe, więc lepiej się pod gruzem pogrzebać. I pomruk niezadowolenia stawał się coraz głośniejszy, aż nagle i niespodzianie zmienił się w okrzyki uniesienia i wiwaty. Co się stało? Oto na rynku pojawił się pan Włodyjowski w towarzystwie pana Chumieckiego, bo ich... Generał umyślnie wysłał, aby sami zdali sprawę z tego, co się w zamku dzieje. Tłum ogarnął zapał. Niektórzy krzyczeli tak, jakby już Turcy wdarli się do miasta. Innym łzy napływały do oczu na widok ulubionego rycerza, na którym znać było trudy nadzwyczajne. Twarz miał zczerniałą od dymu prochowego i wychudłą, oczy czerwone i wpadnięte, lecz spoglądał wesoło. Gdy obaj z Humieckim przedarli się wreszcie przez zbiegowisko i weszli na radę, i tam powitano ich radośnie. Ksiądz biskup zaś rzekł zaraz: „Bracia kochani, nek kules contra plures”. Pisał nam już pan generał, że musicie się poddać. Na to Humiecki, który był człowiek bardzo żywy, a do tego możny familiant, nie oglądający się na ludzi odrzekł ostro, pan generał głowę stracił. Mają tę cnotę, że jej nadstawia. Co do obrony, odstępuje głosu panu Wołodujowskiemu, bo lepiej ode mnie potrafi o tym powiedzieć. Wszystkie oczy zwróciły się na małego rycerza. On zaś ruszył żółtymi wąsikami i rzekł: Dla Boga, kto tu o poddaniu wspomina? Albo żeśmy to nie przysięgli Bogu żywemu, że jeden na drugim padniem? Przysięgaliśmy, że uczynim co w naszej mocy i uczyniliśmy wszystko. Odrzekł ksiądz biskup. Kto co obiecywał? Niech za to odpowiada. Jam z Ketlingiem przysięgał, że do śmierci zamku nie damy i nie damy, bo jeśli miał obowiązany każdemu człowiekowi słowa kawalerskiego dotrzymać, to cóż dopiero Bogu, który majestatem wszystkich przenosi. No, a jak z zamkiem słyszeliśmy, że mina pod bramą, długoż wytrzymacie? Pytały liczne głosy. Mina pod bramą jest, albo będzie ale też już i wał przed bramą grzeczny się wznosi i hakownicę kazałem na niego pozaciągać. Bracia, kochani, bójcie się ran boskich. Pomyślcie, że poddając się trzeba będzie kościoły w ręce pogan oddać, którzy je na meczety pozamieniają, aby w nich sprośności odprawować. Jeszcze to z takim lekkim sercem o poddaniu mówicie? Jakim sumieniem chcecie otworzyć furtę srogiemu nieprzyjacielowi do serca ojczyzny? Jać! W zamku siedzę i min się nie boję. A wy... Ich się w mieście opodal boicie? Na miły Bóg. Nie damy się, pókiśmy żywi. Niech pamięć tej obrony pomiędzy potomnymi zostanie, jako baraska została. Zamek w kupę gruzów Turcy obrócą, odrzekł jakiś głos. To niech obrócą. Z kupy gruzów też się bronić można. Tu zbrakło nieco cierpliwości małemu rycerzowi. I będę się skupy kupy gruzów bronił, tak mi to pomóż Bóg. Wreszcie powiadam tak. Zamku nie poddam, słyszycie? I miasto zgubisz? pytał ksiądz biskup. Malinaturka pójść! To wolę je zgubić! Przysięgłem więcej słów nie będę tracił i idę sobie z powrotem między armaty, bo te rzeczy pospolitej bronią zamiast ją przedawać. To rzekłszy, wyszedła, zanim Chumiecki trzasnął drzwiami na odchodnym i obaj bardzo spieszyli, było im bowiem istotnie lepiej wśród gruzów, trupów, kul, niż wśród ludzi małej wiary. Po drodze dognał ich pan Makowiecki Michał! Rzekł. Powiadaj prawdę, zaliś dla oddania serca tylko o oporze mówił? Czyli też naprawdę potrafisz w zamku wytrzymać? Mały rycerz ramionami ruszył. Jak mi Bóg miły, niech miasta nie poddają, a będę się rok bronił. Czemu nie strzelacie? Ludzie się tym straszą i dlatego o poddaniu gadają. Nie strzelamy, bośmy rzucaniem ręcznych granatów byli zabawni, które też znaczne szkody w górnikach uczyniły. Słuchaj, Michał. Macie li w zamku takowe obrony, byście i w tył od ruskiej bramy bili? Gdyby bowiem, uchowaj Boże, Turcy tamę przerwali, to się do bramy dostaną. Ja ze wszystkich sił pilnuję, ale z samymi mieszczany, bez żołnierzy rady nie dam. Na to mały rycerz. Nie że się, miły bracie. Już ja piętnaście dział od tej strony wyrychtował. O zamek także bądźcie spokojni. Nie tylko sami się obronim, ale jak będzie trzeba, to i wam do bram posiłek damy. Usłyszawszy to, pan Makowiecki uradował się bardzo i już chciał odchodzić, gdy mały ses zatrzymał go jeszcze i spytał. Powiedz, ty częściej tam na tych radach bywasz. Chcą -li oni tylko nas doświadczyć, czy też naprawdę kamieniec wydać w ręce sułtańskie zamierzają? Makowiecki spuścił głowę. Michał, rzekł, powiedz ty teraz szczerze, zali się na tym, nie musi skończyć. Czas jakiś będziemy się opierać, tydzień, dwa, miesiąc. Dwa miesiące, ale koniec będzie jednaki. Spojrzał na niego ponuro Wołodyjowski, po czym podniósł ręce zakrzyknął. I ty brutusie przeciw mnie. Ha. sami wówczas swoją hańbę spożywać będziecie, bo ja do takiej sprawy nie przywykł. I rozstali się z goryczą w sercach. Mina pod główną bramą Starego Zamku wybuchła wkrótce po przybyciu Wołodyjowskiego. Leciały cegły, kamienie, wstała kurzawa i dym. Przestrach na chwilę opanował serca kanonierów. Turcy też sypnęli się zaraz do wyłomu, jak wsypuje się stado owiec przez otwarte drzwi do owczarni, gdy pastuch i podszutkowie napędzają je z tyłu biczami. Leż ketling dmuchnął w ową kupę kartaczami z sześciu dział, przygotowanych poprzednio na wale. Dmuchnął raz, drugi, trzeci, i wymiótł ją z podwórca. Wołodyjowski, Chumiecki, Myśliszewski nadbiegli z piechotą i dragonami, którzy pokryli wał tak gęsto, jak muchy pokrywają w upalny dzień letni ścierwo wołu lub konia. Rozpoczęła się teraz walka muszkietów i janczarek. Kule padały na wał na kształt deszczu lub ziarek zboża, które tęgi chłop szuflą w górę wyrzuca. Turcy roili się w gruzach Nowego Zamku. W każdym dołku, za każdym złamem, za każdym kamieniem, w każdej rozpadlinie ruin siedziało ich po dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu i strzelali bez chwili spoczynku. Od strony Chocimia napływały im coraz nowe posiłki. Pułki szły za pułkami, przypadłszy między gruzy rozpoczynały natychmiast ogień. Cały nowy zamek był jak wybrukowany zawojami. Chwilami owe masy zawojów zrywały się nagle z okropnym wrzaskiem i biegły do wyłomu. Wówczas Ketling zabierał głos. Bas dział głuszył grzechotanie samopałów, a stada kartaczy ze świstem i straszliwym furkotaniem miesiły w tłum, kładły go mostem na ziemię i zamykały wyłom drgającymi kupami ludzkiego mięsa. Czterykroć razy zrywali się Janczarowie i czterykroć Ketling odrzucał ich i rozpraszał, jak burza rozprasza chmary liści. Sam on wśród ognia, dymu, rozpryśniętych grud ziemi i pękających granatów, stał do anioła wojny podobny. Oczy jego utkwione były w wyłom, a na jasnym czole nie widać było najmniejszej troski. Czasem sam porywał ląd od puszkarza i do dział przykładał. Czasem osłaniał oczy ręką i na skutek strzału spoglądał. Chwilami zwracał się z uśmiechem do pobliskich oficerów i mówił: Nie wejdą! Nigdy zaciekłość ataku nie rozbiła się o taką furię obrony. Oficerowie i żołnierze szli ze sobą w zawody. Zdawało się, że uwaga tych ludzi zwrócona jest na wszystko z wyjątkiem na śmierć. Ona zaś kosiła gęsto. Legł pan Humiecki, pan Mokoszycki, komendant kijanów. Wreszcie schwytał się z językiem na piersi białowłosy pan Kałuszowski. Stary Wołodyjowskiego przyjaciel, żołnierz jak baranek łagodny, jak lew straszliwy. Wołodyjowski podtrzymał upadającego ów zaś się rzekł – daj rękę, daj prędko rękę, po czym dodał – chwała Bogu i twarz stała mu się tak biała, jak broda i wąsy. Było to przed czwartym atakiem. Wataha Janczarów dostała się wówczas za wyłom, a raczej nie mogła się z przyczyny zbyt gęsto lecących pocisków na powrót wydostać. Skoczył na nich na czele piechurów pan Wołodyjowski i wybito ich w mgnieniu oka kolbami i ośnikami. Płynęła godzina za godziną, ogień nie słabł. Lecz tymczasem rozniosła się po mieście wieść o bohaterskiej obronie i wznieciła zapał i bojową ochotę. Lackie mieszczaństwo, szczególniej młodzi, poczęli skrzykiwać się po mieście, spoglądać po sobie i podniecać się wzajemnie. Pójdziemy z pomocą za na zamek! Pójdziem, pójdziemy! Nie damy braciom ginąć dalej, chłopcy. Takie głosy rozlegały się na rynku przy bramach i wkrótce kilkuset ludzi zbrojnych, lada jako, ale z odwagą w sercu, ruszyło ku mostowi. Turcy skierowali na natychmiast straszliwy ogień, także wnet usłał się trupami, lecz część przeszła i zaraz poczęła zwału przeciw Turkom z wielką ochotą pracować. Odbito wreszcie ów czwarty atak z tak straszną dla Turków szkodą. Iż zdawało się, że musi nadejść chwila wytchnienia. Próżna nadzieja, grzech od janczarek nie ustał do wieczora. Dopiero gdy wieczorną kindię zagrano, armaty umilkły i turcy opuścili gruzy nowego zamku. Pozostali oficerowie zeszli wówczas z wału na drugą stronę. Mały rycerz, nie tracąc chwili czasu, rozkazał założyć wyłom, czym było można, więc kłodami drzewa, faszyną gruzem, ziemią. Piechota, towarzystwo, dragoni, szeregowcy i oficerowie pracowali na wyścigi, bez różnicy szarży. Spodziewano się, że lada chwila ozwa się znów działa tureckie, ale ostatecznie dzień ów był dniem wielkiego zwycięstwa oblężonych nad oblegającymi, więc wszystkie twarze były jasne, a dusze płonęły nadzieją i chęcią dalszych zwycięstw. Ketling z Wołodyjowskim, wziąwszy się po ukończeniu roboty przy wyłomie pod ręce, obchodzili majdan i mury. Wychylali się przez Blanki, by spoglądać na dziedzińce nowego zamku i radowali się żniwem obfitym. Trup tam leży przy trupie, rzekł, ukazując na gruzy mały rycerz. A przy wyłomie stosy takie, że choć drabinę przystawiaj. Ketling, twoich armat to robota. Najlepsze to, odrzekł rycerz, i żeśmy tak ów wyłom założyli, że turcy znów mają dostęp zamknięty i muszą nową minę podkładać. Potęga ich jako może nie przebrana, ale takie oblężenie za jaki miesiąc, dwa musi się im uprzykrzyć. Przez ten czas pan hetman nadąży. Wreszcie, co bądź się stanie, myśmy przysięgą związani? rzekł mały rycerz. W tej chwili spojrzeli sobie w oczy, po czym Wołodyjowski pytał ciszej: A uczyniłeś co ci powiedział? Wszystko przygotowane odszepnął Ketling. Ale myślę, że do tego nie przyjdzie bo naprawdę możemy się tu jeszcze trzymać bardzo długo i mieć wiele dni takich jak dzisiejszy. — Daj Boże, takie jutro! — Amen! — odrzekł Ketling, wznosząc ku niebu oczy. Dalszą rozmowę przerwał im huk dział. Granaty poczęły znów iść na zamek. Kilka ich pękło jednak w górze i zgasło natychmiast na kształt letnich błyskawic. Ketling popatrzył okiem znawcy. — Na tym owoszańcu, z którego właśnie strzelają? — rzekł. Noty mają przy tak zbytnio wysiarkowane. Zaczyna dymić i na innych, odrzekł Wołodyjowski. I rzeczywiście tak było. Gdy jeden pies ozwie się wśród cichej nocy, inne poczynają mu wnet i w końcu cała wieś brzmi szczekaniem. Tak jedno działo w szańcach tureckich zbudziło wszystkie sąsiednie i oblężone miasto otoczył wieniec grzmotów. Tym razem strzelano jednak głównie na miasto, nie na zamek. Natomiast z trzech stron ozwało się kowanie min. Widocznie, mimo iż potężna opoka udaremniała niemal pracę górników, Turcy postanowili koniecznie wysadzić to skalne gniazdo w powietrze. Z rozkazu Ketlinga i Wołodojowskiego poczęto znów ciskać ręczne granaty, kierując je ku odgłosom kilofów. Lecz po nocy nie można było poznać, czy ten sposób obrony przynosi jakąś szkodę oblegającym. Przy tym wszyscy zwrócili oczy i uwagę na miasto, na które leciały całe stada płomienistego ptactwa. Niektóre pociski pękały w górze, lecz inne, zakreśliwszy ognistą krzywiznę na niebie, wpadały między dachy domostw. Naraz krwawa łuna rozdarła się w kilku miejscach. Płonął kościół świętej Katarzyny, cerkiew świętego Jura w dzielnicy ruskiej, a wkrótce zapłonęła i katedra ormiańska, która zresztą zapalona została jeszcze w dzień, obecnie zaś rozgorzała tylko pod granatami na nowo. Pożar potężniał z każdą chwilą i rozwidniał całą okolicę. Krzyk z miasta dochodził aż do starego zamku. Można było mniemać, że całe miasto się pali. Źle to jest, mówił Ketling, bo w mieszczanach serce upadnie. Niech wszystko spłonie, odrzekł mały rycerz, byle opoka nie skruszała, z której się można bronić. Tymczasem krzyk wzmagał się coraz bardziej. Od katedry zajęły się ormiańskie składy kosztownych towarów, zbudowane na rynku do tej narodowości należącym. Płonęły tam bogactwa wielkie w złocie, srebrze, dywanach, skórach i drogich materiałach. Po chwili tu i ówdzie języki ognia poczęły się ukazywać nad domami. Wołodyjowski zatrwożył się wielce. — Ketling! — rzekł. Pilnuj rzucania granatów i psowaj, co możesz w robocie min. Ja za zaś poskoczę do miasta, bo mi o panny Dominikanki serce cierpnie. Bogu chwała, że zamek ostawili w spokoju, że się oddalić mogę. W zamku nie było istotnie w tej chwili wiele do roboty, więc mały rycerz siadł na koni i odjechał. Wrócił dopiero po dwóch godzinach w towarzystwie pana Muszalskiego, który już po owym szwanku, poniesionym z ręki Ham Diego, wydobrzał. A teraz na zamek przybywał mniemając, że przy szturmach będzie mógł łukiem znaczną klęskę poganom zadać i sławę niepomierną zyskać. Witajcie! rzekł Ketling. Jużem był niespokojny. Co tam u Dominikanek? Wszystko dobrze, odrzekł mały rycerz. Nijeden jeden granat tam nie pękł. Miejsce jest zaciszne i bezpieczne. To chwała Bogu, a Krzysia się tam nie trwoży? Spokojna, jakoby u siebie w domu. Obie z baśką siedzą w jednej celi, a pan zagłoba z nimi. Jest tam i Nowowiejski, któremu przytomność wróciła. Prosił się ze mną na zamek, ale na nogach jeszcze nie może długo ustać. Ketling, jedź tam teraz, a ja cię tu zastąpię. Ketling uściskał Wołodyjowskiego, bo go bardzo serce do kochanej krzysi ciągnęło i zaraz sobie kazał konia podawać. Lecz nim go przyprowadzono, wypytywał jeszcze małego rycerza, co w mieście słychać. Mieszczanie gaszą ogień bardzo odważnie, odrzekł mały rycerz. Ale bogatsi kupcy ormiańscy, widząc, że im się składy palą, wysłali do księdza biskupa deputację z naleganiem, żeby miasto poddał. Dowiedziawszy się o tym, chociażem sobie obiecywał, że na te narady więcej nie pójdę, poszedłem. Tam dałem wpysk jednemu, który najbardziej o poddanie nalegał, za co ksiądz biskup był na mnie krzyw. Źle bracia. Już tam tchórz coraz bardziej ludzi oblatuje i coraz tańsza im nasza do obrony gotowość. Ganią nas tam nie chwalą, bo powiadają, że na próżno miasto narażamy. Słyszałem także, że na Makowieckiego napadano za to, iż się układom przeciwił. Sam ksiądz biskup powiedział mu: Wiary króla nie odstępujemy, a na cóż dalszy opór przydać się może. Widzisz, powiada, stąd schańbione świątynie, panny poczciwe znieważone i dziatwę niewinną w jasyr wleczoną. Z traktatem zaś, powiada, możemy jeszcze los ich zapewnić, a dla siebie wolny przechód warować. Tak mówił ksiądz biskup, a pan generał głową kiiwał i powtarzał wolę i bym zginął, ale to prawda. Dzieje się wola Boża, odpowiedział Ketling, a Wołodyjowski ręce załamał. I żeby to choć była prawda, zakrzyknął, ale Bóg świadek, że możemy się jeszcze bronić. Tymczasem przyprowadzono konia. Ketling począł siadać pospiesznie. Wołodyjowski zaś rzekł mu na drogę. Ostrożnie przez most, bo tam gęsto granaty padają. Za godzinę wrócę, rzekł Ketling. I odjechał. Wołodyjowski wraz z Muszalskim poczęli obchodzić mury. W trzech miejscach ciskano ręczne granaty, bo w trzech miejscach odzywało się kowanie. Po lewej stronie zamku kierował tą robotą luśnia. A jak tam idzie? spytał Wołodyjowski. Źle, panie komendancie, odrzekł wachmistrz. Juch już w skale siedzą i ledwie przy wejściu czasem którego skorupa zawadzi. Nie Niewieleśmy wskurali. W innych miejscach szło jeszcze gorzej, tym bardziej, że niebo zasępiło się i począł padać deszcz, od którego zamakały knoty w granatach. Ciemność zawada, zawadzała także robocie. Wojowski odprowadził pana Muszalskiego nieco na stronę i zatrzymawszy się, rzekł nagle. Słuchaj pan. A żebyśmy tak popróbowali onych kretów w norach wydusić. Widzi mi się, śmierć to pewna, bo przecie całe pułki Janczarskie ich strzegą. Ha! Popróbujmy. Pułki ich strzegą, prawda, ale noc bardzo ciemna i łatwo ich konfuzja ogarnie. A pomyślnować Pan w mieście o poddaniu myślą dlaczego? Bo mówią, miny pod wami nie obronicie się. Toż by im się gęby zamknęły, gdyby tak jeszcze dziś w nocy posłać z wieścią nie masz już min. Dla takiej sprawy warto li głową nałożyć, czyli nie warto. Pan Muszalski pomyślał, chwilę wreszcie zawołał. Warto, dali Bóg, warto. W jednym miejscu niedawno zaczęli kować, rzekł Wołodyjowski, i tych ostawim w spokoju, ale od z tej i z tamtej strony bardzo już się wryli. Weźmiesz waść pięćdziesięciu dragonów, Wezmę ja tyluż i popróbuję ich wydusić. Masz waść ochotę? Ano jest! Rośnie! Rośnie! Wezmę zapas kilka gwoździ zadzierżystych do ogwożdzenia armat. Może się w drodze na jaką hakownicę natkniem. Czy się natkniem? Wątpię. Choć kilka hakownic blisko stoi, ale weź waść. Poczekamy tylko na Ketlinga, bo on lepiej od innych będzie wiedział, jak nam w nagłym razie przyjść w pomoc. Ketling przyjechał jak obiecał jednej minuty nie uchybił, a w pół godziny potem dwa oddziały dragonów, po pięćdziesiąt ludzi każdy zbliżyły się do wyłomu i poczęły się przesiwać cicho na drugą stronę, po czym znikli w ciemności. Ketling kazał rzucać jeszcze czas jakiś granaty, ale krótko, wreszcie zawiesił robotę i czekał. Serce biło mu niespokojnie, bo rozumiał dobrze, jak zuchwałe jest to przedsięwzięcie. Upłynął kwadrans, pół godziny, godzina. Zdawało się, że już powinni byli dojść i poczynać. Tymczasem, przyłożywszy ucho do ziemi, można było doskonale usłyszeć spokojne kowanie. Nagle u stóp zamku ozwał się z lewej strony wystrzał pistoletowy który zresztą w wilgotnym powietrzu i wobec strzelaniny z szańców nie rozleił się zbyt głośno i byłby może przebrzmiał bez zwrócenia na się uwagi załogi, gdyby nie wrzawa straszliwa, która nastała zaraz potem. Doszli, pomyślał Ketling. Ale czy wrócą? Na tam zagrzmiały krzyki ludzkie, warczenie bębnów, świst piszczałek, wreszcie grzmot janczarek, pospieszny, a bardzo bezładny. Strzelano ze wszystkich stron i tłumnie. Widocznie całe oddziały nadbiegły w pomoc górnikom, lecz jak przewidywał pan Wołodyjowski, powstał zamęt i konfuzja ogarnęła janczarów, którzy w obawie, aby wzajem się nie razić, obwoływali się wielkimi głosami, paląc na oślep i po części w górę. Wrzaski i strzelanina wzmagały się z każdą chwilą. Jak gdy łakome krwi kuny wedrą się wśród głuchej nocy do uśpionego kurnika, w cichym budynku powstaje nagle niezmierny harmider i wrzawa i gdakanie, taki warchoł uczynił się nagle wokół zamku. Z szańców poczęto ciskać na mury granaty, aby rozwidnić ciemność. Kettling, wyrychtowawszy kilkanaście dział w kierunku strażowych wojsk tureckich, odpowiedział kartaczami – Rozgorzały aprosze tureckie, rozgorzały mury. W mieście poczęto bić w dzwony na trwogę. Powszechnie bowiem było mniemanie, że Turcy wdarli się już do fortecy. W Szańcach sądzono przeciwnie, iż potężna wycieczka oblężonych atakuje wszystkie naraz roboty i rozległ się alarm powszechny. Noc sprzyjała zuchwałemu przedsięwzięciu pana Wołodyjowskiego i Muszalskiego, bo uczyniła się bardzo ciemna. Wystrzały armatnie i granaty rozdzierały tylko na chwilę pomrokę, która potem stawała się jeszcze czarniejszą. Na koniec upusty niebieskie otworzyły się nagle i począł lać potoki dżdżu. Grzmoty zgłuszyły strzelaliny i zataczając się kołem, dudniąc, hucząc, budziły straszne echo w skałach. Ketling zeskoczył z wałów, pobiegł na czele kilkunastu ludzi do wyłomu i czekał. Lecz nie czekał już długo. Wkrótce ciemne postacie zaroiły się między belkami, którymi zasłonięty był otwór. Kto idzie? krzyknął Ketling. Włodiowski brzmiała odpowiedź. I dwaj rycerze padli sobie po chwili w objęcia. Cóż, jak tam? pytali oficerowie, których coraz więcej zbiegało się do wyłomu. Chwała Bogu, górnicy wybici do nogi, narzędzia połamane i rozrzucone na nic ich robota. Chwała Bogu, chwała Bogu. A muszalski ze swoimi jest już? Nie masz go jeszcze. Możemy skoczyć im pomóc! Mości panowie, komu wola? Ale w tej chwili wyłom zaroił się na nowo. To ludzie Muszalskiego wracali z pośpiechem i w znacznie pomniejszonej liczbie, bo ich siła od kul poległa. Wracali jednak radośnie, bo z równie pomyślnym skutkiem. Niektórzy żołnierze przynosili kilofy, świdry, oskardy do łamania skały na dowód, że byli w samej minie. A gdzie pan Muszalski? pytał Wołodyjowski. Prawda! Gdzie pan Muszalski? Powtórzyło kilka głosów. Ludzie spod komendy przesławnego łucznika poczęli na się spoglądać. W ten jeden dragon, mocno ranny, ozwał się słabym głosem. Pan Muszalski poległ. Widziałem, jak padł. Ja też padłem koło niego, alem się podniósł. On zaś został. Rycerze bardzo się zmartwili, usłyszawszy o śmierci łucznika. Był to bowiem jeden z pierwszych kawalerów w wojskach Rzeczypospolitej. Wypytywano jeszcze dragona, jak się to stało, lecz ów odpowiadać nie mógł, gdyż krew ciórkiem z niego uchodziła, a wreszcie zwalił się jak snop na ziemię. Rycerze zaś biadać poczęli z żalu po panu Muszalskim. Zostanie pamięć jego w wojsku, mówił pan Kwasibrocki, a kto to oblężenie przeżyje, ten imię jego będzie wysławiał. Nie narodzi się już taki drugi łucznik, rzekł jakiś głos. Był to mąż najsilniejszy w ręku w całym chreptiowie, ozwał się mały rycerz. Talara on palcem przycisnąwszy w świeżą deskę całkiem wpychał. Jeden tylko pan podbipięta Litwin siłą go przenosił, ale ów pod zbarażem zabit, a z żywych chyba by pan Nowowiejski na rękę mu wytrzymał. Wielka, wielka strata, mówili inni. Tylko dawniej rodzili się tacy kawalerowie. Tak uczciwszy pamięć łucznika, poszli na wał. Włodyjowski wnet pchnął gońca z wiadomością do pana generała i księdza biskupa, że miny popsowane, a górnicy przez wycieczkę pobici. Z wielkim zdumieniem przyjęto te nowiny w mieście, ale któż by się spodziewał, stajoną niechęcią. I pan generał i ksiądz biskup byli zdania, że te chwilowe tryumfy miasta nie uratują, a rozdrażnią tylko tym więcej srogiego lwa. Mogły być one pożyteczne tylko w takim razie, gdyby mimo nich zgodzono się na poddanie, lecz obaj główni przywódcy postanowili dalej traktaty prowadzić. Lecz ani pan Wołdyjowski, ani Ketling nie przypuszczali nawet na chwilę, by taki tylko skutek miały wywrzeć przysłane przez nich szczęsne wieści. Byli, owszem, pewni, że teraz otucha wstąpi w najsłabsze serca i że wszyscy nową ochotą do zaciekłego oporu rozgorzeją, bo miasta niepodobna było wziąć nie zdobywszy pierwszej zamku więc jeśli zamek nie tylko się opierał ale w dodatku gromił obrężeni nie mieli najmniejszej potrzeby uciekać się do układów zapasów był dostatek prochów także wobec tego należało tylko pilnować bram i gasić pożary w mieście podczas całego oblężenia była to najradośniejsza noc dla małego rycerza i dla Ketlinga nigdy nie mieli tak wielkiej nadziei że i sami wyjdą zdrowo z tych tureckich obieży, i równie zdrowo najdroższe głowy wyprowadzą. Jeszcze parę szturmów, mówił mały rycerz. A jak Bóg na niebie, Turcy się zniechęcą i głodem będą chcieli nas zniewolić. A owóż zapasów jest dość. September ci to przy tym zapasem. Za dwa miesiące poczną się i słoty, i zima, niezbyt to wytrzymałe wojska, niech raz dobrze przemarzną, to i odejdą. Wielu z nich z krain etiopskich pochodzi, odrzekł Ketling, albo z różnych takich, w których pieprz rośnie i tych lada zamrós zważy. Dwa miesiące w najgorszym razie nawet przy szturmach wytrzymamy. Niepodobna też przypuścić, aby żadna odsiecz nie przybyła. Odsknie się wreszcie rzecz pospolita, choćby zaś nawet pan Hetman wielkiej potęgi nie zebrał, podjazdami będzie Turków nękał. Ketling, tak mi się widzi, że nie wybiła jeszcze nasza godzina. W mocy to Bożej, ale i mnie się tak widzi, że do tego nie przyjdzie. Chyba by któren poległ, jak pan Muszalski. Ano trudna rada, szkoda mi okrutna pana Muszalskiego, choć kawalerską poległ śmiercią. Nie daj nam, Boże, gorszej byle nie zaraz, bo powiem ci, Michał, iż żal by mi było, Krzysi. Ba, a mnie basi. No, pracuję szczerze, ale też miłosierdzie jest nad nami. Okrutnie mi jakoś wesoło w duszy. Trzeba też będzie i jutro czegoś znacznego dokazać. Turcy porobili drewniane zasłony z belek na szańcach. Obmyśliłem taki sposób, jaki bywa do zapalania okrętów używany. Szmaty moczą się już w smole i mam nadzieję, że jutro do południa spalę te wszystkie roboty. Ha! – rzekł mały rycerz. To ja wycieczkę poprowadzę. Przy pożarze i tak się uczyni konfuzja, a przy tym w dzień do głowy im nie przyjdzie, bo wycieczka mogła nastąpić. Jutro może być lepsze niż dziś, Ketling. Tak to oni rozmawiali, mając serca wezbrane, po czym udali się na spoczynek, bo wielce byli znużeni. Lecz mały rycerz nie spał trzech godzin, gdy rozbudził go wachmistrz Luśnia. Panie komendancie, nowiny są, rzekł. Co tam? zawołał czujny żołnierz, zrywając się w jednej chwili na równe nogi. Pan Muszalski jest. Dla Boga, co powiadasz? Jest. Stałem przy wyłomie, wtem słyszę, woła ktoś z drugiej strony po naszemu. Nie strzelać, to ja patrzę, aż tu pan Muszalski za Janczara przebrany wraca. Bogu chwała, rzekł mały rycerz i skoczył witać Łucznika. Dniało już. Pan Muszalski stał z tej strony wału w białej kapuzie i karacenie, tak do prawdziwego Janczara podobny, że oczom nie chciało się wierzyć. Ujrzawszy małego rycerza, skoczył ku niemu i poczęli się witać radośnie. Jużeśmy waści opłakali! zawołał W Wtem nadbiegło kilku innych oficerów, między nimi Ketling. Wszyscy zdumiewali się nadzwyczajnie, za czym mieli wypytywać na wyścigi łucznika, jakim sposobem w tureckim przebraniu się znalazł. Ów zaś zabrał go głos i tak mówił: Przewróciłem się, wracając przez janczarskiego trupa. I głową o kulę leżącą wyciąłem, a choć czapkę miałem drutem przeszywaną, zamroczyło mnie zaraz. I leżę od owego uderzenia, którym od Hamdiego otrzymał, rozum miałem jeszcze zbyt na wszelaki szwank czuły. Budzę się tedy potem: Leżę ja ci na Janczarze, zabitym jak na łóżku. Macam głowę, boli nieco, ale nawet i guza nie ma. Zdjąłem czapkę, deszcz mi wychłodził czupryny i myślę sobie: eh, dobra nasza! Wtem przyszło mi do głowy, nużbym z owego Janczara modelunek cały zdjął i między Turków poszedł. Przecie ja po turecku, tak jak po polsku, gadam, i nikt mnie po mowie nie pozna. Z gęby też Janczara nie odróżnić. Pójdę, posłucham, co gadają. Strach chwilami brał, bo mi się dawna niewola przypomniała, ale poszedł. Noc ciemna, ledwie się tam gdzie niegdzie u nich świeciło, to... Powiadam waściom, żem tak sobie między nimi chodził jak między swymi. Wielu z nich w rowach pod przykrywkami leżało. Podszedłem i tam. Ten już mnie pyta, czego się włóczysz? A ja na to, bo mi się nie chce spać. Inni też gwarzyli kupami o oblężeniu. Konsternacja między nimi wielka. Na własne oczy usłyszałem, jak na obecnego tu naszego chreptjowskiego komendanta wyrzekali. Tu pan Muszalski skłonił się Wołodyjowskiemu. Powtórzę ich i sima verba, bo to przecie wraża przygana na największą pochwałę wychodzi. Dopóki mówili ten mały pies, tak psu braci waszą mość nazywali, dopóki ten mały pies zamku broni, nie zdobędziemy go nigdy. Inni mówili, jego się kula i żelazo nie ima, a śmierć od niego na ludzi wieje jak zaraza. Tu poczęli wszyscy w kupie narzekać. My jedni się bijem prawią, a inne wojska nic nie robią. Dżamach leży brzuchami do góry. Tatarowie rabują. Spachia po bazarze się włóczy. Nam padyszach mówi, moi mili barankowie, ale widać niezbyt jesteśmy mili, skoro nas tu taki na takie jadki przyprowadza. Wytrzymamy, prawią, ale niedługo. Potem zaś do Chocimia się wrócim, a jeśli pozwoleństwa nie dostaniem, to mogą i jakie znaczne głowy spaść w ostatku. Słyszycie wasz mościowie? krzyknął Wodojowski. Gdy się Janczary zbuntują, wraz się sułtan przelęknie i oblężenia zaniecha. Jak mi Bóg miły, tak szczerą prawdę powiadam, mówił pan Muszalski. Między Janczarami trudno o rebelię, a już im bardzo mruczno. Tak myślę, że jeszcze jednego albo dwóch szturmów spróbują, a potem zęby na Janczar Age, na Kajmakana Ba, na samego sułtana wyszczerzą. Tak będzie, zawołali oficerowie. Niech spróbują jeszcze i dwudziestu szturbów. Gotowiśmy, mówili inni. I poczęli w szable trzaskać, rozpalonymi oczyma kuszańcą spoglądać i sapać. Co słysząc, mały rycerz szepnął w uniesieniu do Ketlinga. Nowy zbarasz, nowy zbarasz. Lecz pan Muszalski zabrał na nowo głos. Oto co słyszał. Żal mi było odchodzić, bo mogłem więcej usłyszeć, ale się bał, że mnie dzień zaskoczy. Poszedłem tedy ku tym szańcom, z których nie strzelano, żeby się w pomroce przemknąć. Patrzę, aż tam nie ma porządnych straży, jeno kupami się janczarowie włóczą, jako i wszędzie. Podchodzę do srogiej armaty, nikt nie woła. A to pan komendant wieżem zabrał ze sobą na wycieczkę zadziory do gwożdżenia armat. Wsunę prędko jeden w zapał. Nie lezie, bo chcąc, żeby wlazł, trzeba młotkiem uderzyć. Ale że to Pan Bóg niejaką siłę w ręku dał. Boście i panowie moje eksperymenta nieraz widzieli. Kiedy nie przycisnę dłonią zazgrzytało trochę, ale gwóźdź wlazł po głowicę. Uradowałem się okrutnie. Dla Boga waćpan pan to uczynił? Waćpan pan wielką armatę zagwoździł? pytano ze wszystkich stron. Uczyniłem mi to i drugie, bo jak tak gładko poszło, znowu żal było odchodzić i poszedłem do drugiego działa. Boli trochę ręka, ale gwoździe wlazły. Mości panowie! Zawołał Wołodyjowski. Nikt tu większej rzeczy nie dokazał! Nikt cię taką sławą nie okrył! Wiwat! Pan Muszalski! Wiwat! Wiwat! powtórzyli oficerowie. Za oficerami poczęli krzyczeć żołnierze. Usłyszeli w szańcach te okrzyki turcy. I zlękli się. I tym bardziej im serca ubyło. Łucznik zaś kłaniał się pełen radości oficerom i pokazując swą potężną, do łopaty podobną dłoń, na której widać było dwie sine plamy, mówił. Dali Bóg, prawda? Macie wać panowie, świadectwo? Wierzym, wołali wszyscy. Chwalić Boga, żeś nam szczęśliwie wrócił. Przemknąłem się przez belkowanie, odparł łucznik. Chciało się owe roboty podpalić, ale nie było czym. Wiesz co, Michał, zawołał Ketling. Moje szmaty gotowe. Zacznę ja o tym belkowaniu myśleć. Niech wiedzą, że pierwsi zaczepiamy. Poczynaj, poczynaj! krzyknął Wodyowski. Sam zaś skoczył do cechhałzu i wysłał nową wiadomość do miasta. Pan Muszalski na wycieczce nie zabit, bo wrócił dwa wielkie działa zagwoździwszy. Był między janczarami, którzy o buncie zamyślają. Za godzinę spalimy belkowania, a jeśli będzie można przy tym wyskoczyć, to wyskoczę. Jakoż goniec nie przebiegł jeszcze przez most, gdy mury zadrżały od huku dział. Zamek pierwszy tym razem rozpoczynał grzmiącą rozmowę. W bladym świetle poranku leciały płomienne płachty na kształt płonących chorągwi i padały na belkowania. Nie pomogła nic wilgoć, którą nocny deszcz nasycił drzewo. Belki zajęły się wkrótce i poczęły się palić. Za płachtami ją Ketling sypać granaty. Znużone tłumy janczarów opuściły w pierwszej chwili szańce nie grano kindii nadjechał sam wezyr na czele nowych zastępów wojsk lecz zwątpienie wkradło się widocznie i do jego serca bo paszowie słyszeli jak mruczał milcza im bitwa niż spoczynek co to za ludzie w tym zamku mieszkają w wojsku zaś słychać było na wszystkie strony trwożne głosy powtarzające Mały pies kąsać poczyna! Mały pies kąsać poczyna! Rozdział 56. A gdy przeszła owa szczęśliwa noc pełna wróżb zwycięstwa, nastał po niej dzień 26 sierpnia, który miał się stać przeważnym w dziejach onej wojny. W zamku oczekiwano jakiegoś wielkiego wysiłku ze strony tureckiej, jakoż o wschodzie słońca rozległo się znów kowanie po lewej stronie zamku. Tak głośne i silne jak nigdy dotąd. Widocznie Turcy wiercili z pośpiechem nową minę, najpotężniejszą ze wszystkich. Wiele oddziały wojsk strzegły o podal tej roboty. Na szańcach mrowie poczęło się ruszać. Z mnóstwa barwistych sandżaków, którymi jakby kwieciem zakwitło nowe pole od strony Dłuszka, poznano, iż sam wezyr podjeżdża, aby kierować szturmem. Na szańce Janczarowie pozaciągali nowe działa. Prócz tego nieprzeliczone ich tłumy pokryły nowy zamek, chroniąc się w jego fosach i gruzach, aby być w gotowości do ręcznego ataku. Jako się rzekło, zamek pierwszy rozpoczął armatnią rozmowę i tak skutecznie, że chwilowy popłoch powstał w szańcach. Lecz bimbaszowie sprawili na powrót w mgnieniu oka Janczarów, jednocześnie zaś ozwały się wszystkie tureckie działa. Leciały kule, granaty kartacze. Leciał na głowy broniących się gruz, cegły tynk. Dym pomieszał się z kurzawą, żar ognia z żarem słonecznym. Piersią brakło powietrza, oczom widoku. Huk armat, pękanie granatów, zgrzyt kul po kamieniach. Wrzaski tureckie, okrzyki obrońców utworzyły jedną straszliwą kapelę, której do wturu brzmiały echa skał. Zasypywano pociskami zamek zasypywano miasto wszystkie bramy wszystkie baszty lecz zamek bronił się zaciekle piorunami na pioruny odpowiadał trząsł mu się świecił dymił huczał ział ogniem i śmiercią i zniszczeniem jakby go jowiszowy gniew uniósł jakby się zapamiętał wśród płomieni jakby chciał zgłuszyć tureckie gromy i w ziemię się zapaść lub zwyciężyć wśród zamętu Wśród lecących kul ognia i kurzawy i dymu mały rycerz rzucał się od działa do działa, od jednych murów do drugich, od rogu do rogu, sam do niszczącego płomienia podobny. Zdawał się dwoić i troić, był wszędzie. Zachęcał, krzyczał, gdzie padł kanonier, tam on go zastępował i wlawszy otuchę w piersi, znów biegł gdzie indziej. Zapał jego udzielił się żołnierzom. Uwierzyli, że to ostatni szturm, po którym spokój i sława nastąpi. Wiara w zwycięstwo przepełniała ich piersi. Serca stały się harde i zaciekłe. Szał bojowy ogarnął umysły. Okrzyki i wyzywania wyrywały się co chwila z ich gardzieli. Niektórych chwytała taka wściekłość, iż darli się za mur, by z bliska szczepić się z Janczarami. Owi... Dwakroć pod zasłoną dymów poszli zbitą masą do wyłomu i dwakroć, wymościwszy ciałami ziemię, cofnęli się w popłochu. O południu pchnięto im w pomoc masy pospolitego ruszenia i dżamaku, lecz mniej ćwiczone tłumy lubo pobudzane z tyłu włóczniami wyły tylko okropnymi głosami i nie chciały iść przeciw zamkowi. Nadjechał Kajmakan. Nic nie pomogło. Lada chwila groził powszechny, graniczący z obłędem popłoch, więc w końcu ludzi cofnięto i tylko działa po staremu, pracowały bez wytchnienia, miotając grom za gromem, błyskawice za błyskawicą. Tak upływały całe godziny. Słońce już zeszło z zenitu i spoglądało na ową walkę bezpromiennie, czerwone, zadymione, jakby z, z szerzogą przesłonięte. Około trzeciej z południa huk dział doszedł do takiej potęgi, iż najgłośniej krzyczanych w ucho słów nie można było w murach dosłyszeć. Powietrze stało się w zamku gorące jak w piecu. Woda, którą polewano rozpalone działa, buchała w nich parą, mieszając się z dymem i przesłaniając świat, lecz działa grzmiały ciągle. Zaraz po trzeciej rozbito dwie największe kolubryny tureckie. Moździerz stojący obok nich pękł, uderzony faskulą, w kilka pacierzy później. Kanonierowie ginęli jak muchy. Z każdą chwilą stawało się widoczniejszym, że ów niepokonany, piekielny zamek bierze górę w walce, że przekrzyczy tureckie grzmoty i że on wypowie ostatnie słowo zwycięstwa. Ogień turecki począł zwolna słabnąć. Koniec będzie! Krzyknął cały si Włodyjowski w ucho Ketlinga, chcąc, ażeby ten go wśród huku dosłyszał. I ja tak myślę, odrzekł Ketling. Do jutra czy na dłużej? Może na dłużej. Dziś przy nas, Wiktoria. I przez nas. O tej nowej minie musimy pomyśleć. Ogień turecki osłabł jeszcze bardziej. Bijmy dalej zdział! zawołał Włodyowski i skoczył między kanonierów. Ognia, chłopcy! krzyknął. Póki ostatnie działo tureckie grać nie ustanie! Na chwałę Bogu i przenajświętszej pannie! Na chwałę Rzeczypospolitej! Ognia! Żołnierze zaś, widząc, że i ten szturm ma się ku końcowi, ozwali się gromkim, radosnym okrzykiem i z tym większym zapałem poczęli walić kuszańcom tureckim. Kindie wam! Wieczorną braty, zagramy! Kindie! wołały liczne głosy. Nagle stało się coś dziwnego. Oto wszystkie działa tureckie zamilkł od razu, jakby kto nożem uciął. Zamilkł również grzechot Janczarek w nowym zamku. Stary zamek grzmiał jeszcze czas jakiś, lecz w końcu poczęli oficerowie spoglądać po sobie i pytać się wzajemnie. Co to jest? Co się stało? Ketling zaniepokojony nieco powstrzymał również strzelaninę. Jeden z oficerów ozwał się wówczas głośno. Chyba mina jest pod nami, którą zaraz podpalą Włodjowski przeszył mówiącego groźnym wzrokiem. Mina niegotowa, choćby była gotowa, wyleci od niej tylko lewa ściana zamku i z gruzów będziemy się bronili, póki tchu w nozdrzach. Rozumiesz waść? Po czym nastała cisza. Nie zmącił jej ani jeden wystrzał ni z miasta, ni z szańców. Po huku i grzmotach, od których trzęsły się mury i ziemia, było w tej ciszy coś uroczystego, ale zarazem i złowrogiego. Oczy wszystkich wytężały się kuszańcom, lecz za chmury dymu nie było nic widać. Nagle rozległy się od lewej strony miarowe uderzenia kilofów. Mówiłem, że minekują dopiero! ozwał się Wołodyjowski. Tu zwrócił się do luśni. Wachmistrz, weźmiesz dwudziestu ludzi i wyjrzesz mi na nowy zamek. Luśnia prędko spełnił rozkaz, wziął dwudziestu ludzi, a po chwili zniknął z nimi za wyłomem. Nastało znów milczenie, przerywane tylko odzywającym się tu i chrapaniem lub czkawką konających, a także odgłosem kilofów. Czekano dość długo, wreszcie wachmistrz zjawił się z powrotem. — Panie komendancie! — rzekł. — W nowym zamku nie ma żywej duszy. Włodyjowski spojrzał ze zdziwieniem na Ketlinga. Czy by od obleżenia już odstąpili, czy co? Przez dymy nic nie można dojrzeć. Lecz dymy, zwiewane powiewem, rzedły i wreszcie opona ich przerwała się nad miastem. W tej samej chwili jakiś głos okropny i przerażony począł krzyczeć z baszty. Nad bramami białe chorągwie! Poddaję się! Usłyszawszy to żołnierze, oficerowie zwrócili się ku miastu. Straszliwe zdumienie odbiło się na twarzach Słowa zamarły wszystkim na ustach i przez smugi dymu patrzyli ku miastu. A w mieście, na bramie ruskiej i lackiej, powiewały istotnie białe chorągwie. Dalej widać było jeszcze jedną na baszcie Batorego. Wówczas twarz małego rycerza stała się tak biało jak te chorągwie kolebiące się na wietrze. Ketling, widzisz? szepnął, zwracając się do przyjaciela. Ketlingowi twarz także pobladła. Widzę, rzekł. I czas jakiś patrzyli sobie w oczy, mówiąc z nimi wszystko, co mogli powiedzieć, tacy dwaj żołnierze bez plamy i bojaźni, którzy nigdy w życiu nie złamali słowa, a którzy przed ołtarzem przysięgli wpierw zginąć, niżeliby mieli zamek poddać. I oto teraz po takiej obronie, po takiej walce, która z baraskie dzieje przypominała, po odbitym szturmie i po zwycięstwie każano im złamać przysięgę wydać zamek i żyć jak niedawno złowrogie kule przelatywały nad zamkiem tak teraz złowrogie myśli przelatywały im tłumem przez głowę i żal ściskał im serca po prostu bezdenny żal dwóch ukochanych istot i żal życia i szczęścia więc poglądali na się jak błędni jak martwi a czasem zwracali wzrok pełen rozpaczy ku miastu jakby się chcąc przekonać czy ich oczy nie zwodzą i czy istotnie godzina wybiła. A tymczasem od strony miasta zatętniały kopyta końskie i po chwili wpadł Horaim, rękodajny młodzian pana generała Podolskiego. – Rozkaz do komendanta! – krzyknął, osadzając Bachmata. Wołodyjowski wziął rozkaz, przeczytał go w milczeniu i po chwili wśród grobowej ciszy ozwał się do oficerów. – Mości panowie! – Komisarze przejechali czółnem rzekę i już udali się do Dłuszka dla podpisania ugody. Za chwilę będą tędy wracać. Do wieczora mamy wyprowadzić wojsko z zamku, a Białą Chorągiew zatknąć nie mieszkając. Nikt nie ozwał się słowem. Słychać było tylko szybkie oddechy i sapanie. Wreszcie Kwasibrocki przemówił. Trzeba Chorągiew zatknąć. Ludzi zaraz zgromadzę. W Netujówdzie rozległy się słowa komendy. Żołnierze poczęli się zwierać w szeregi i brać na ramię broń. Dźwięk muszkietów i miarowe ich stąpania budziły echa w milczącym zamku. Ketling przysunął się do Wołodyjowskiego. – Czas? – spytał. – Czekaj na komisarzy, dowiemy się kondycji. Wreszcie ja sam tam zejdę. – Nie, ja zejdę, ja lepiej lochy z nami wiem, gdzie co jest. Dalszą rozmowę prze przerwały im głosy wołające – Komisarze wracają! Komisarze wracają. Jakoż po niejakim czasie trzej nieszczęśni wysłannicy ukazali się na zamku. Byli to sędzia Podolski Gruszecki, stolnik Żewuski i chorąży Czernichowski pan Myśliszewski. Szli ponuro z pospuszczanymi głowami. Na grzbietach ich mieniły się kaftany ze złotogłowiu, które w darze od wezyra dostali. Wołodyjowski czekał ich oparte o ciepłe jeszcze i dymiące działo skierowane ku dłużkowi. Wszyscy trzej powitali go w milczeniu, a on spytał, jakie kondycje. Miasto nie będzie rabowane, mieszkańcom życie i mienie zapewnione. Każden, kto nie zechce zostać, ma prawo wyjść i udać się, gdzie mu się będzie podobało. A kamieniec i podole? Komisarze pospuszczali głowy. Na sułtana, po wieki wieków. Po czym komisarze odeszli nie ku mostowi, bo tam już tłumy ludu zawaliły drogę, ale w bok, przez południową bramę. Że zeszedłszy na dół, siedli w czułno, którym aż do lackiej bramy mieli dojechać. W nizinie leżącej między opokami wzdłuż rzeki zaczęli się już pokazywać Janczarowie. Z miasta napływały coraz większe fale ludu i zajęły plac naprzeciw starego mostu. Wielu chciało biec na zamek, lecz wychodzące regimenta powstrzymywały ich z rozkazu małego rycerza. Uf, sprawiwszy wojsko, przywołał pana Muszalskiego i rzekł mu — Stary przyjacielu, oddajże mi jedną przysługę. Idź zaraz do żony mojej i powiedz jej ode mnie. Tu głos uwiązł na chwilę w gardle małemu rycerzowi. — I powiedz jej ode mnie. — Nic to — dodał prędko. Łucznik odszedł. Zanim wychodziło powoli wojsko. Włodjowski siadł na konia i czuwał nad wymarszem. Zamek opróżniał się, ale marudnie z przyczyny zawadzającego gruzu i złamów. Ketling zbliżył się do małego rycerza. Schodzę, rzekł, zaciskając zęby. Idź jedno zwlecz, póki wojsko nie wyjdzie. Idź. Tu wzięli się w ramiona i przez pewien czas tak trwali. Oczy obydwom błyszczały nadzwyczajnym światłem. Ketling skoczył wreszcie w kierunku lochów. Wołodyjowski zaś zdjął hełm z głowy. Chwilę spoglądał jeszcze na tę ruinę, na to pole chwały swojej, nagruzy trupy, odłamy murów, na wał i na działa. Następnie podniósłszy oczy w górę, począł się modlić. Ostatnie jego słowa były: Daj jej, panie, moc, by zaś cierpliwie to zniosła. Daj jej spokój. Ach, Kettling pospieszył się, nie czekając nawet na wyjście regimentów, bo w tej chwili zakołysały się bastiony. Huk straszliwy targnął powietrzem. Blanki, wieże, ściany, ludzie, konie, działa. Żywi i umarli, masy ziemi, wszystko to porwane w górę płomieniem, pomieszane, zbite jakby w jeden straszliwy ładunek, wyleciało w powietrze. Tak zginął Włodyjowski, Hektor Kamieniecki, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. W kolegiacie Stanisławowskiej stał na środku kościoła wysoki katafalk rzęsiście obstawiony świecami, a na nim leżał w dwóch trumnach ołowianej i drewnianej pan Wołdyjowski. Wieka były już zabite i właśnie odprawiano pogrzeb. Życzeniem serdecznym wdowy było, by ciało spoczęło w Hreptiowie, lecz że całe podole było w rękach nieprzyjacielskich, więc tymczasowo miano je pochować w Stanisławowie. Do tego bowiem miasta odesłali zostani pod konwojem tureckim kamienieccy eksules i tu wydani w ręce wojsk hetmańskich. Wszystkie dzwony biły w kolegiacie. Kościół zapełniony był tłumem szlachty i żołnierzy, którzy ostatni raz chcieli rzucić okiem na trumnę Hektora Kamienieckiego i pierwszego rzeczypospolitej kawalera. Szeptano, że sam Hetman ma na pogrzeb przyjechać, że jednak nie było go dotąd widać, ale na chwilę mogli nadejść czambułem Tatarzy, przeto postanowiono nie odkładać ceremonii. Starzy żołnierze, przyjaciele lub podkomendni Nieboszczyka stanęli wieńcem koło katafalku. Byli między innymi obecni pan Muszalski, łucznik, i pan Motowidło, i pan Snitko, i pan Gromyka, i pan Nienaszyniec, i pan Nowowiejski, i wielu innych dawnych oficerów ze Stanicy. Dziwnym trafem nie brakło prawie nikogo z tych, którzy niegdyś zasiadali wieczorami ławy przy ognisku chreptiowskim. Wszyscy wynieśli cało głowy z tej wojny, tylko ów, który był im wodzem i wzorem. Ów rycerz dobry i sprawiedliwy, straszny dla nieprzyjaciół, słodki dla swoich. Tylko ów szermierz nad szermierze z sercem gołębia leżało to wysoko wśród światła, w chwale niezmiernej, ale w ciszy śmierci. Zatwardziałe przez wojnę serca kruszyły się z żaru na ów widok. Żółte błyski od świec oświecały srogie, strapione twarze wojowników i odbijały się błyszczącymi skrami we łzach płynących z oczu. W środku żołnierskiego koła leżała krzyżem na podłodze Basia. Obok niej stary, zniedołężniały, złamany i trzęsący się, pan zagłoba. Ona przyszła tu piechotą z kamieńca zawozem wozem wiozącym najdroższą trumnę. A teraz właśnie przyszła chwila, że trzeba było tę trumnę oddać ziemi. Przez całą drogę idąc nieprzytomna, jakby nie do tego świata należąca i teraz, przy tym katafalku powtarzała bezświadomymi usty. Nic to powtarzała, bo tak jej kazał, ten ukochany, bo to były ostatnie wyrazy, które jej przesłał. Ale w tym powtarzaniu i w tych wyrazach były tylko dźwięki bez treści, bez prawdy, bez znaczenia i otuchy. Nie, nic to było jeno żal, ciemność, rozpacz, martwota, jeno nieszczęście niepowrotne. Jeno życie zabite i złamane, jeno błędna świadomość, że już nie ma nad nią ni miłosierdzia, ni nadziei, a jest tylko pustka i będzie pustka, którą wypełnić może jeden Bóg, kiedy śmierć ześle. Dzwony biły. U wielkiego ołtarza kończyła się msza. Na koniec zabrzmiał wysoki, jakby z otchłani wołający głos księdza. Requiescat in pace drgania febryczne wstrząsnęły basią, a w nieprzytomnej głowie zerwała się tylko jedna myśl: już, już mi go zabiorą! Lecz nie był to jeszcze koniec ceremonii. Rycerstwo przygotowało liczne mowy, które miały być wypowiedziane przy spuszczaniu trumny w dół. Tymczasem zaś wyszedł na ambonę ksiądz Kamiński, ten sam, który dawniej w chreptiowie często przesiadywał i który w czasie choroby basi na śmierć ją dysponował. W kościele poczęli ludzie chrząkać i kasłać, jako zwykle przed kazaniem, po czym ucichli i wszystkie oczy zwróciły się na ambonę. Wtem z ambony ozwało się warczenie bębna. Wzdumieli się słuchacze. Ksiądz Kamiński zaś bił w bęben, jakby na trwogę. Nagle urwał i nastała cisza śmiertelna. Po czym warczenie ozwało się po raz drugi, trzeci. Nagle ksiądz Kamiński cisnął pałeczki na podłogę kościelną. Podniósł obie ręce w górę i zawołał. — Panie pułkowniku Wołodyjowski! — Odpowiedział mu krzyk spazmatyczny Basi. W kościele uczyniło się po prostu straszno. Baza głowa podniósł się i na współkę z panem Muszalskim wynieśnią dlało niewiastę z kościoła. Tymczasem ksiądz wołał dalej. Dla Boga, panie Wołodyjowski, larum grają, wojna, nieprzyjaciel w granicach, a ty się nie zrywasz? Szabli nie chwytasz? Na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? Zaliś swej dawnej Przepomniał cnoty? Że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz? Wyzbrały rycerskie piersi Płacz powszechny Zerwał się w kościele I zrywał się jeszcze kilkakrotnie Gdy ksiądz cnotę, miłość ojczyzny i męstwo zmarłego wysławiał, a i kaznodzieje porwały własne słowa. Twarz mu pobladła, czoło okryło się potem, głos drżał. Uniósł go żal nad zmarłym rycerzem, żal nad kamieńcem, żal nad zgnębioną ręką wyznawców księżyca Rzeczą Pospolitą. I taką wreszcie kończył swoją mowę modlitwą. Kościoły, o panie! Zmienią na meczety i Koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali. Pogrążyłeś nas, panie, odwróciłeś od nas oblicze twoje i w moc sprośnemu turczynowi nas podałeś. Niezbadane twoje wyroki, lecz kto, o panie, teraz opór mu stawi? Jakie wojska na kresach wojować go będą? Ty, dla którego nic nie jest w świecie zakryte. Ty wiesz najlepiej, że nie masz nad naszą jazdę, która Ci, Panie, tak skoczy, jako nasza skoczyć potrafi. Takich, że obrońców się pozbywasz, za których plecami całe chrześcijaństwo mogło wysławiać Twoje imię. Ojcze dobrotliwy, nie opuszczaj nas. Okaż miłosierdzie Twoje. Ześlij nam obrońcę. Ześlij z prośnego Mahometa pogromce: Niech tu przyjdzie, niech stanie między nami, niech podniesie upadłe serca nasze. Ześlij go, panie. W tej chwili Rum uczynił się przy drzwiach i do kościoła wszedł pan Hetman Sobieski. Oczy wszystkich zwróciły się na niego. Dreszcz jakiś wstrząsnął ludźmi, a on szedł. Z brzegiem ostróg ku katafalkowi, wspaniały, z twarzą rzymskiego Cezara, ogromny. Zastęp żelaznego rycerstwa szedł za nim. — Salwator! — krzyknął w proroczym uniesieniu ksiądz. A on klęknął przy katafalku i począł się modlić za duszę Wołodyjowskiego. Epilog Wrok przeszło po upadku kamieńca, gdy uciszyły się jako tako niezgody stronnictw, wystąpiła nareszcie Rzeczpospolita w obronie swych granic wschodnich. I wystąpiła zaczepnie. Wielki hetman Sobieski poszedł w 31 tysięcy jazdy i piechoty w sułtańskie ziemie pod Chocim, by uderzyć na potężniejsze, nierównie zastępy Huseina Baszy, stojącego pod tymże zamkiem. Imię pana Sobieskiego było, było już straszne nieprzyjacielowi. Przez ów rok po upadku kamieńca, mając zaledwie kilka tysięcy wojska, tyle dokazał, tak poszarpał niezliczoną armię Padyszacha, tyle wygniótł czambułów, tak wielki odbił tłumy jasyru, że stary Hussein, lubo liczbą wojsk potężniejszy, lubo na czele wyborowego komuniku stojący, lubo przez kapłana Baszew wspomagany, nie śmiał Hetmanowi stawić czoła w otwartym polu i warownym postanowił się bronić obozie. Hetman otoczył wojskami ów obóz i wiadomo było powszechnie, iż chce wstępnym bojem go zdobyć. Mniemali wprawdzie niektórzy, iż niesłychane to jest w dziejach wojen przedsięwzięcie, by z mniejszą siłą porywać się na większą, której w dodatku wały i rowy bronią. Husein miał 120 dział, w całym zaś polskim obozie było ich tylko 50. Piechoty tureckie trzykroć przenosiły potęgą hetmańskie. Zamych Janczarów, tak strasznych w ręcznym boju, stało w tureckich wałach przeszło 18 tysięcy. Lesz Hetman wierzył w swoją gwiazdę, urok swego imienia i na koniec w wojska, które prowadził. Szły bowiem pod nim pułki doświadczone i hartowane w ogniu, Ludzie, którzy od dziecinnych lat we wrzawie wojennej wzrośli, odbyli niezliczoną ilość pochodów, wypraw, oblężeń, bitew. Wielu pamiętało jeszcze straszne chmielnickiego czasy, z Barasz i Beresteczko, wielu przetrwało wszystkie wojny, szwedzkie, pruskie, moskiewskie, domowe, duńskie i węgierskie. Były tam poczty pańskie, z samych weteranów złożone, byli żołnierze ze stanic, dla których wojna stała się tym, czym dla innych pokój, zwykłym stanem i trybem życia. Pod wojewodą ruskim stało piętnaście chorągwi huzarii, jazdy nawet przez cudzoziemców za nieporównaną uważanej. Były chorągwie lekkie, te same właśnie, na których czele takie klęski zadał hetman już po upadku kamieńca rozproszonym czambułom tatarskim. Były na koniec piechoty łanowe, które z kolbami bez wystrzału umiały się rzucać na janczarów. Chodowała tych ludzi wojna, bo hodowała ona w Rzeczypospolitej całe pokolenia, lecz byli dotychczas rozproszeni albo w usługach wrogich stronnictw. Teraz, gdy zgoda wewnętrzna powołała ich do jednego obozu i pod jedną komendę, spodziewał się Hetman zgnieść nimi potężniejszego Husseina i równie potężnego kapłana. Prowadzili tych ludzi doświadczeni przywódcy, których imiona zapisane były również niejednokrotnie w dziejach ostatnich wojen, w zmiennej kolei klęski zwycięstw. Sam Hetman, jako słońce, stał na czele wszystkich. I wolą swoją tysiącami kierował. Lecz jacyż byli inni przywódcy, którzy przy tym chocimskim obozie nieśmiertelną mieli się okryć sławą? Oto było tam dwóch hetmanów litewskich. Wielki, Pac i Polny Michał Kazimierz radziwił. Ci na kilka dni przed bitwą połączyli się z wojskami koronnymi, a teraz z rozkazu pana Sobieskiego stanęli na wyżniach łączących Chocim ze Żwańcem. Dwanaście tysięcy wojowników słuchało ich rozkazów, między nimi zaś było dwa tysiące wybornej piechoty. Od dniestru ku południowi stały sprzymierzone pułki wołoskie, które w przededniu bitwy opuściło busturecki, turecki, aby się z chrześcijany połączyć. Obok Wołochów stał z artylerią Pan Kątski w zdobywaniu obronnych miejsc, sypaniu wałów i kierowaniu armatą nieporównany. W cudzoziemskich krajach on się w tej sztuce ćwiczył, lecz wkrótce i cudzoziemców nią przewyższył. Za panem Kąckim stały piechoty ruskie i mazurskie Koryckiego. Dalej pan hetman polny Dymitr Wiśniowiecki, którego chorego króla był brat stryjeczny. Ten jazdę lekką miał pod sobą. Obok niego osadził się z własnymi chorągwiami piechoty i jazdy pan Jędrzej Potocki, nigdy hetmana przeciwnik, dziś wielkości jego wyznawca. Za nim i za Koryckim stanęło pod panem Jabłonowskim, wojewodą ruskim, piętnaście chorągwi huzarskich w błyszczących pancerzach, w hełmach rzucających groźne cienie na twarze, ze skrzydłami u ramion. Las włóczni sterczał nad nimi, Lecz oni stali w spokoju, ufni w siłę nieprzełamaną i pewni, że im przyjdzie zwycięstwo rozstrzygnąć. Z mniejszych zaś, nie męstwem, ale znaczeniem wojowników był pan kasztelan podlaski Łóżecki, któremu brata w, Bo w Bodzanowie Turcy ścieli, za co im wieczną zemstę po przysiągu. Był pan Stefan Czarniecki, wielkiego Stefana Synowiec, pisarz polny koronny on w czasie oblężenia kamieńca pod gołębiem na czele hasy szlacheckiej po stronie króla stojąc ledwie że wojny domowej nie wzniecił teraz zaś męstwem pragnął na lepszym polu zabłysnąć był pan gabriel silnicki któremu wiek życia zszedł na wojnach a starość ubieliła już głowę byli różni inni wojewodowie i kasztelanowie mniej z poprzednich wojen znani mniej sławni lecz tym bardziej sławych ciwi a między rycerstwem w senatorskiej godności nieprzystrojonym błyszczał nad innych pan pułkownik Skrzetuski. Słynny zbaraszczyk, żołnierz na wzór rycerstwu podawany. Wszystkich wojen, jak i od trzydziestu lat prowadziła Rzeczpospolita uczestnik. Sędzielizna pokrywała mu już głowę, lecz za to otaczało go sześciu synów siłą do sześciu dzików podobnych. Z tych starsi poznali już wojnę, Dwaj najmłodsi zaś prymicy je dopiero odbyć mieli i dlatego tak wielką do bitwy płonęli rządzą, iż ojciec roztropnymi słowy niecierpliwość ich hamować musiał. Z wielkim szacunkiem patrzyli towarzysze na ojca i synów, lecz większy jeszcze podziw wzbudzał pan Jarocki, który na oba oczy ślepym będąc wzorem owego króla czeskiego Jana na wyprawę jednak pociągnął. Dzieci, ni krewnych on nie miał, pachołkowie prowadzali go pod ramiona, miał tylko nadzieję, że w bitwie głowę złoży, ojczyźnie się przysłuży i sławę pozyska. Tamże był pan Rzeczycki, któremu ojciec i brat w ciągu tego roku polegli. Tamże był pan Motowidło, który świeżo z niewoli tatarskiej się wyrwawszy, w pole zaraz wyciągnął na współkę z panem Myśliszewskim. Pierwszy bowiem za niewolę chciał się pomścić, drugi za krzywdę, jakiej w kamieńcu doznał, gdy wbrew układom i godności szlacheckiej kijami przez Janczarów był zbity. Byli ry i rycerze dawni ze stanic naddniestrzańskich, więc zdziczały pan Ruszczyc i zniezrównany łucznik pan Muszalski. Uf, z kamieńca zdrową głowę wyniósł, dlatego, iż go mały rycerz do żony z wieścią wysłał, był pan snitko i pan nienaszyniec, i pan Gromyka, i najnieszczęśliwszy ze wszystkich młody pan Nowowiejski. Temu przyjaciele nawet i krewni śmierci życzyli, albowiem nie było już dla niego pociechy. Po przyjściu do zdrowia przez cały rok czambuły znosił, szczególnie za Lipków ścigał za wzięcie. Po rozbiciu pana motowidły przez Kryczyńskiego, za Kryczyńskim podole całe zjeździł, i odetchnąć mu nie dając, i ciężki mu był niezmiernie. W tych wyprawach Adurowicza schwytał i ze skóry obedrzeć go kazał. Jeńców nie żywił, lecz ulgi w boleści nie zaznał. Na miesiąc przed tą bitwą do Huzari pana wojewody ruskiego się zaciągnął. Z takim to rycerstwem stanął pod chocimiem Pan Sobieski. Zakrzywdy Rzeczypospolitej w pierwszym rzędzie, lecz i za swoje prywatne pragnęli się mścić ci żołnierze, albowiem w ciągłych z pogaństwem walkach na tej krwią przesiąkniętej ziemi niemal każdy jakieś kochane głowy utracił, jakichś strasznych nieszczęść nosił w sobie wspomnienie. Kwapił się więc do bitwy hetman wielki widząc, iż zaciekłość w sercach jego żołnierzy do zaciekłowci Lwicy, może być porównaną, której niebaczni myśliwi małe wybrali z komyszy. Dnia 9 listopada 1673 roku od Harców poczęła się wyprawa. Gromady Turków wychyliły się od rana z zawałów, gromady polskiego rycerstwa pospieszyły ku nim chciwie. Padali ludzie z obu stron, z większą jednak turecką szkodą. Znacznych wszelako kilku tylko i Turków i Polaków poległo. Pana Maja zaraz z początku potyczki olbrzymi z pachja sztychem krzywej szabli przeszył, lecz za to najmłodszy Skrzetuski jednym cięciem całkiem prawe owemu głowę odciął, czym na pochwały roztropnego ojca i na sławę znaczną zarobił. Tak to oni potykali się kupami lub pojedynczo, w innych zaś patrzących na walkę rosło serce i ochota coraz większa wzbierała. Tymczasem oddziały wojska rozstawiały się na naokół obozu tureckiego, który, gdzie które Buchetman naznaczył. Sam on, stojąc za piechotą koryckiego na starej drodze jaskiej, obejmował oczyma cały ogromny obóz Huseina i na twarzy miał ten pogodny spokój, jaki ma mistrz pewny swej sztuki, zanim do dzieła przystąpi. Od czasu do czasu ordynansów z rozkazami wysyłał. To zamyślonym wzrokiem spoglądał na walkę harcowników. Pod wieczór przyjechał do jego wojewoda Ruski. Wały tak obszerne, rzekł, iż niepodobna naraz ze wszystkich stron nastąpić. Jutro będziem na wałach, a pojutrze we trzy kwatery wytniem tych ludzi. Odrzekł spokojnie pan Sobieski. Tymczasem zaszła noc. Harcownicy ściągnęli z pola. Hetman rozkazał przybliżyć się w ciemnościach wszystkim oddziałom do wałów, czemu Hussein przeszkadzał, ile mógł, zdział wielkiego kalibru, ale bez skutku. Nad ranem znów poruszyły się nieco naprzód polskie oddziały. Piechoty poczęły sypać przed sobą szańczyki. Niektóre regimenta przytarły na dobre strzelenie z muszkietu, jakoż janczarowie jeli gęsto dawać ognia ze strzelb. Z rozkazu Hetmana nie odpowiadano jednak na ów ogień prawie wcale, natomiast piechota przygotowywała się do ataku wręcz. Żołnierze czekali tylko rozkazu, by rzucić się zapalczywie naprzód. Nad wydłużoną ich linią przelatywały również ze świstem i szumem kartacze, jakoby stada ptastwa. Artyleria pana Kąckiego, rozpocząwszy walkę o świcie, nie zmilkła dotąd ani na jedną chwilę. Po bitwie dopiero okazało się jak wielkie spustoszenia uczyniły jej pociski padając na miejsca najgęściej obstawione namiotami spahii i janczarów. Tak zeszło do południa, ale że dzień jako w listopadzie był krótki, więc należało się spieszyć. Naraz huknęły wszystkie bębny, kotły krzywoły Kilkanaście tysięcy gardzieli zawrzało jednym głosem i piechoty, wspomagane przez następującą też lekką jazdę, ruszyły gęstym tłumem do ataku. Naraz z piąci stron zaatakował Turków jegomość, Jan Denemark i Krzysztof de Bohan, wojownicy doświadczeni, wiedli cudzoziemskie pułki. Pierwszy, zapalczywy z natury będąc, gnał tak zaciekle, iż przed innymi dotarł do wałów i o mało regimentu nie zgubił, gdyż salwę kilkunastu tysięcy samopałów wytrzymać musiał. Sam legł, żołnierze chwiać się poczęli, lecz właśnie w tej chwili przyszedł im w pomoc de bohan i popłoch powstrzymał. Uf, spokojnym, jakoby na mustrze i do taktu kapeli zastosowanym krokiem, Przebył całą przestrzeń, aż do tureckich wałów. Na salwę salwą odpowiedział, a gdy zarzucono faszynami fosę, pierwszy ją pod gradem kul przebył, skłonił się Janczarom kapeluszem i pierwszy szpadą chorążego na wylot przeszył. Skoczyli uniesieni przykładem takiego pułkownika żołnierze i rozpoczęły się straszliwe zapasy, w których sforność i ćwiczenie szły z dzikim męstwem Janczarów o lepszą. A spieszonych dragonów prowadzili od strony wioski Tarabanów, Tetwin i Denhoff, drugi zaś regiment, Asfer Greben i Hajdepol, wszyscy żołnierze wyborni, którzy prócz Hajdepola jeszcze pod Panem Czarnieckim w Danii sławą niepomierną się okryli. Lud pod nimi szedł rosły i cięty, wybrany z poddanych po królewszczyznach, wielce do pieszej i jezdnej walki sprawny. Bramy przeciw nim bronił Dżamak. To jest nieregularni janczarowie, dlatego też choć tłumy ich były ogromne, wnecz poczęli się mieszać i ustępować, gdy zaś do ręcznej pracy przyszło, bronili się o tyle tylko, o ile nie mogli do odwrotu znaleźć miejsca. Bramata najpierw też została zdobyta i najpierw mogła przez nią jazda do środka obozu przeniknąć. Na czele piechoty łanowej polskiej uderzyli na okopy w trzech innych miejscach panowie Kobyłecki, Michał Żebrowski, Piotr Kowczyk i Gałecki. Najstraszliwsza walka zawrzała przy głównej bramie na drogę jaską wychodzącej, gdzie Mazurowie zwarli się z gwardią Huseina Baszy. Głównie jemu o tę bramę chodziło, albowiem przez nią mogła się wlać do obozu jazda polska, Dlatego postanowił bronić jej najuporczywiej i ustawicznie pchał ku niej oddziały janczarów. Łanowe piechoty, opanowawszy zrazu bramę, wytężały następnie wszystkie siły, by się przy niej utrzymać. Spędzały ich działa i grat kul ze strzelby ręcznej, a do tego skłębów dymu wychylały się coraz to nowe watachy wojowników biegnących do ataku. Wówczas pan Kobyłecki, nie czekając aż dojdą. Rzucał się ku nim na kształt rozjuszonego niedźwiedzia i dwie ściany ludzkie parły się i przepychały w ścisku, zamęcie, zwichrzeniu, w potokach krwi i na stosach trupów ludzkich. Bito się tam na wszelką broń. Na szable noży, kolby od muszkietów, na łopaty, drągi, ośniki. Godzono w siebie kamieniami. Wreszcie tłok czynił się chwilami tak straszliwy, że ludzie chwytali się w pół i walczyli na pięści i zęby. Hussein próbował dwakroć złamać za pomocą impetu jazdy piechotę, lecz piechurowie za każdym razem wpadli na nią z tak ekstraordynaryjną rezolucją, iż musiała się cofać w nieładzie. Użalił się wreszcie ich pracy pan Sobieski i posłał im wszystką czelać obozową na pomoc. Na czele stanął pan Motowidło. Hała strata, zwykle nieużywana do boju i zbrojna w broń lada jaką, skoczyła jednak z taką ochotą, iż obudziła podziw w samym Hetmanie. Być może, iż zagrzewała ich chciwość łupów, być może, iż ogarno ich zapał, jak i ożywiał dnia tego całe wojsko. Dość, że uderzyli jak dym na janczarów i poczęli się z nimi zmagać tak zaciekle iż w pierwszym impecie zepchnęli ich na odległość strzału muszkietowego od bramy Husain rzucił w zamęt bojowy nowe pułki i walka odnowiwszy się w mgnieniu oka trwała całe godziny lecz przez ten czas Korycki na czele wybranych pułków osadził silnie bramę z dala poruszyła się Huzaria na kształt olbrzymiego ptaka zrywającego się leniwie do lotu i poczęła sunąć ku bramie Jednocześnie też przybiegł ordynans do Hetmana od wschodniej strony obozu. – Pan wojewoda Bełski w wałach! – krzyknął z dyszaną piersią. Po nim drugi. – Panowie Hetmani i Tewscy w wałach! Po nim nadbiegli inni, ciągle z tą samą wieścią. Mrok już czynił się na świecie, ale od twarzy Hetmana biło światło. Zwrócił się do pana Bidzińskiego, który w tej chwili był przy nim i rzekł. – Teraz na jazdę kolej, ale to się dopiero jutro stanie. Nikt jednak i w polskim wojsku, i w tureckim nie wiedział i nie przypuszczał, że Hetman ogólny atak wszystkich sił zamierza do następnego rana odłożyć. Owszem, oficerowie ordynansowi skoczyli do rotmistrzów z poleceniem, by każdej chwili byli gotowi. Piechota stała w zwartych szeregach, jeździe paliły się ręce, szable i kopie. Wszyscy oczekiwali rozkazu z niecierpliwością, bo ludzie byli wygłodniali, i zziębnięci. Lecz rozkaz nie przychodził, a tymczasem upływały godziny. Noc stała się czarna jak kir. Już w czasie dnia rozpoczęła się słota. O północku zaś zerwał się wicher z lodowatym deszczem i śniegiem. Uderzenia jego mroziły szpik w kościach. Konie ledwie mogły ustać na miejscu. Ludzie drętwieli. Największy mróz byle suchy. Nie mógłby być tyle dokuczliwym, ile ten wicher, śnieg i deszcz zacinający jak biczem. W oczekiwaniu ustawicznym hasła nie było można myśleć o jedzeniu, piciu lub rozpaleniu ogniska. Z każdą godziną czas stawał się straszniejszy. Była to pamiętna noc. Noc męki i szczękania zębami. Głosy rotmistrzów, stać, stać, odzywały się co chwila. I przyuczony do karności żołnierz stał w największej gotowości, bez ruchu, ale cierpliwie. Naprzeciw zaś, w dżdżu, w wichszej pomroce, stały w tej samej gotowości skostniałe pułki tureckie. I między nimi nikt nie palił ognia, nikt nie jadł, nie pił, a tak wszystkich sił polskich lada chwila był spodziewany, więc Spachia nie mogła popuścić szabel z ręki. Janczarowie zaś stali murem z samopałami gotowymi do strzału. Wytrzymały żołnierz Polski przywykły do srogości zimy. Mógł taką noc przetrzymać, ale ci ludzie, wyhodowani w słodkim klimacie Rumeli lub wśróż wśród palm Azji Mniejszej cierpieli więcej niż siły ich znieść mogły. Huseinowi stało się na koniec jasnym, dlaczego Sobieski nie poczyna ataku. Oto ten zlodowaciały deszcz z wichrem był najlepszym lackim sprzymierzeńcem. Rzecz była widoczna, iż jeśli Spachia i Janczarowie postoją tak dwanaście godzin, to na będą się kładli jak snopy, nie próbując się nawet bronić puty przynajmniej, póki ich żar samej bitwy nie rozgrzeje. Zrozumieli to i Polacy, i Turcy. Koło godziny czwartej w nocy przybyli do Huseina dwaj Baszowie. Janisz, Basza i Kijaja, dowódca janczarów, wojownik stary, doświadczony i znakomity. Twarze obydwóch pełne były smutku i troski. Panie, rzekł pierwszy, Kijaja, jeśli barankowie moi do świtu tak postoją, nie trzeba będzie na nich kul ni mieczów. Panie, rzekł Janisz Basza, Spach ja mi wymarznie jutro bić się nie będzie. Husein targał się za brodę, przewidując klęskę i własną zgubę. Co jednak miał robić? Gdyby choć na minutę pozwolił rozluźnić szyk bojowy i ludziom rozpalić ognie, ogrzać się ciepłą strawą, atak nastąpiłby w tej samej chwili. I tak od czasu do czasu od strony wałów odzywały się trąbki, jakby jazda już uszać miała. Kij, jaj, janisz basza. Widzieli tylko jedną radę: oto nie czekać na atak i samym natychmiast uderzyć z całą siłą na nieprzyjaciela. Nic to, że stoi w gotowości, bo jednak sam chcąc atakować, nie spodziewa się ataku. Może się go uda wyprzeć z wałów? W ostatnim razie, w nocnej bitwie klęska już prawdopodobną, w jutrzejszej, dziennej pewną. Lecz Hussein nie śmiał iść za radą starych wojowników. Jak to, mówił. Pożnęliśmy Majdan rowami, w nich widząc jedyny przed tą piekielną jazdą ratunek. Teraz zaś mamy sami przechodzić rowy, by się na zgubę oczywistą narażać? Wasza to była rada i wasze przestrogi. Teraz zaś co innego mówicie. I rozkazu nie wydał. Kazał tylko z działku wałom bić, na co pan Kącki odpowiedział w tej chwili z wielkim skutkiem. Deszcz czynił się coraz bardziej lodowaty i zacinał coraz okrutniej. Wiatr szumiał, wył, przejmował ubranie, skórę i mroził krew w szyłach. Tak przeszła ta długa listopadowa noc, w czasie której zwątlały siły wojowników islamu i rozpacz wraz z przeczuciem klęski owładnęła ich sercami. Na samym świtaniu Janisz Basza raz jeszcze udał się do Huseina z radą, by cofnąć się w bojowym porządku aż do mostu na Dniestrze i tam ostrożnie poczynać grę wojenną, bo jeśli, mówił, Wojska nie oprą się zapędowi jazdy, wtedy przez most na drugą stronę się schronią i rzeka da im zasłonę. Kija i ja, dowódca Janczarów, był jednak innego zdania. Sądził on, że już na Janiszową Radę za późno, a przy tym obawiał się, iż gdy rozkaz cofania się zostanie ogłoszony, wnet popłoch ogarnie całe wojsko. Spachia przy pomocy Dżamaku powinna wytrzymać na sobie pierwszy impet jazdy niewiernych, choćby też wszystka przy tym wyginąć miała. Przez ten czas Janczarowie przybędą jej w pomoc, a gdy pierwszy impet niewiernych zostanie powstrzymany, być może, iż Bóg ześle zwycięstwo. Tak radził Ki Aja, i Hussein poszedł za jego radą. Konne tłumy komunika tureckiego wysunęły się naprzód. Janczarowie zaś i Dżamak stanęli w sprawie za nimi koło namiotów Husejna. Głębokie ich zastępy wspaniałe i groźny przedstawiały widok. Białobrody ki -a -a, lew boży, który aż dotąd do zwycięstw tylko prowadził żołnierzy, przelatywał zwarte ich szeregi, krzepiąc, ducha podnosząc, dawne boje i dawne przewagi wspominając. Im zaś także milszą była bitwa niż owo bezczynne stanie w słocie dżdżu, w oczekiwaniu i na wichrze przejmującym ciało do kości. Więc choć zgrabiałe ich ręce zaledwie utrzymać mogły janczarki i dzidy, cieszyli się jednak, iż się w walce rozgrzeją. Z daleko mniejszym sercem czekała na atok Spachia, raz dlatego, że na nią miał przyjść pierwszy zapęd, a powtórę, że służyło w niej wielu mieszkańców Azji Mniejszej oraz Egipcjan, Którzy nadzwyczaj na chłody czuli, zostali półżywi po owej nocy. Konie ucierpiały także niemało i lubo w świetne przyodziane rzędy stały z pozwieszanymi ku ziemi nozdrzami, z których buchały kłęby pary. Ludzie z twarzami sinymi, o zgasłym spojrzeniu, a nie myśleli o zwycięstwie. Myśleli tylko, że śmierć lepsza od takiej męki, w jakiej zeszła noc ostatnia, a najlepsza. Ucieczka do domowych pieleszy pod gorące promienie słońca. W polskich wojskach kilkunastu ludzi, nie mających dostatecznej odzieży, marzło nad dniem przy wałach. W ogólności jednak piechoty i jazda przetrzymywały zimno daleko lepiej od Turków, bo ich krzepiła nadzieja zwycięstwa i wiara, ślepa niemal, że skoro Hetman postanowił, by kostnieli na słocie, to niechybnie ta męka im na dobro. Turkom na zło i zgubę wyjść musi. Powitali wszelako i oni pierwsze blaski poranku z radością. O tej samej porze pan Sobieski pojawił się w wałach. Zorzy nie było tego dnia na niebie, ale zorza była w jego twarzy, bo gdy zmiarkował, iż nieprzyjaciel chce mu wydać bitwę w obozie, już był pewien, że dzień ten straszliwą klęskę Mahometowi przyniesie. Więc jeździł od pułku do pułku, powtarzając. Za kościoły pohańbione, za bluźnierstwa najświętszej pannie w kamieńcu, za krzywdy chrześcijaństwa i rzeczy pospolitej, za kamieniec. Żołnierze zaś spoglądali groźnie, jakby mówiąc, ledwie już stoim puść, wielki Hetmanie, a obaczysz. Blade i szarawe światło poranku stawało się z każdą chwilą jaśniejsze. Z tumanu wychylały się coraz wyraźniej szeregi ubów końskich, postacie ludzkie kopie, proporce, wreszcie regimenta piechoty. Naprzód też one poczęły się poruszać i płynęły we mgle ku nieprzyjacielowi jakby dwiema rzekami po bokach jazdy. Potem ruszyła lekka jazda, zostawując tylko środkiem szeroki szlak, którym w chwili stosownej miała skoczyć huzaria. Każdy dowódca regimentu w piechocie, każdy rotmistrz miał już instrukcje i wiedział, co mu czynić należy. Artyleria Pana Kąckiego poczęła odzywać się coraz potężniej, wywołując ze strony tureckiej również potężne odpowiedzi. Wtem zagrzmiała muszkietowa palba. Okrzyk ogromny rozległ się po całym obozie, atak był rozpoczęty. Przesłaniało widok mgliste powietrze, ale odgłosy walki dochodziły do miejsca, w którym stała Huzaria. Słychać było strzały, szczęk broni, krzyki ludzkie. Pan Hetman, który aż dotąd przy Huzarii pozostał i z panem wojewodą ruskim rozmawiał, umilkł nagle i począł nasłuchiwać, po czym rzekł do wojewody Piechoty z Dżamakiem się biją, któren w Szańczykach w przedzie rozrzucon. Po chwili odgłos strzałów począł stopniowo słabnąć, gdy wtem niespodzianie huknęła jedna gromna, gromka salwa, za nią bardzo prędko druga. Widocznym stało się, że lekkie chorągwie przeparły spachię i znalazły się wobec Janczarów. Hetman Wielki, wspiąwszy konia, ruszył jak błyskawica na czele kilkudziesięciu przybocznych ludzi ku bitwie. Pan wojewoda ruski został sam z piętnastoma chorągwiami huzarzy, które stojąc w sprawie czekały tylko na znak, by skoczyć i losy walki rozstrzygnąć. Czekali jeszcze dość długo, a tymczasem w głębi obozu wrzało i huczało coraz straszliwiej. Bitwa chwilami zdawała się przewalać to w prawo, to w lewo, to ku stronie wojsk litewskich, to ku stronie pana wojewody Bełskiego tak właśnie jak w czasie burzy przewalają się grzmoty po niebie. Armatni ogień turecki stał się nieregularny. Natomiast artyleria pana Kąckiego biła ze zdwojoną siłą. Po upływie godziny zdało się panu wojewodzie ruskiemu, iż ciężar bitwy przeniósł się znów do środka, właśnie na wprost jego huzarii. W tej samej chwili przybiegł na czele swoich ludzi pan Hetman Wielki. Z ucz strzelał mu płomień. Osadził konia przy wojewodzie ruskim i krzyknął. — W nich teraz! Z pomocą Bożą! W nich! — Zawrzasnął wojewoda Ruski, a zanim powtórzyli komendę rotmistrze ze straszliwym szumem, pochylił się od jednego zamachu las w łuczni końskim i piętnaście chorągwitej jazdy, która nawykła łamać wszystko po drodze, ruszyło na kształt olbrzymiej chmury naprzód. Od czasu, gdy w trzydniowej bitwie pod Warszawą Huzaria Litewska pod wodzą Połubińskiego Rozszczepiła jakby klinem całą armię szwedzką i przeszła na wylot. Nie pamiętano ataku prowadzonego z taką potęgą. Rysią z miejsca ruszyły chorągwie, lecz na przestrzeni dwustu kroków rotmistrze zakomenderowali wskok! Ludzie zaś, obezwawszy się okrzykiem bij-zabij! pochylili się w kulbakach i konie wzięły im impet największy. Wówczas ta ława gnających w wichrem rumaków, żelaznych mężów, pochylonych kopii, miała w sobie coś z siły rozchukanego żywiołu. I szła jak burza, lub jak rozchukana fala z włoskotem, z szumem. Ziemia jęczała pod jej ciężarem i było widocznym, że choćby nikt z nich kopią się nie złożył, choćby nikt szabli nie wydobył, samym tym rozpędem i wagą położą. Zgniotą i stratują wszystko przed sobą, tak jak trąba powietrzna łamie i kładzie bur. Tak dobiegli aż do krwawego, usłonego trupami pola, na którym wrzała bitwa. Lekkie chorągwie łamały się jeszcze na skrzydłach zjazdą turecką, którą już zdołały znacznie w tył odepchnąć, lecz w środku stały jeszcze na kształt niepożytego muru głębokie szeregi janczarów. Kilkakroć już rozbiły się o pojedyncze lekkie chorągwie, jak fala przychodząca z roztoczy rozbija się o brzeg skalisty. Ich złamać, ich położyć było teraz zadaniem Huzarii. Kilkanaście tysięcy janczarek gruchnęło naraz, jakoby jeden człek strzelił. Chwila jeszcze. Janczary ustawiają się silniej na nogach. Niektórzy mrużą oczy na widok straszliwej nawały niektórym drżą ręce trzymające dzidy, serca wszystkie walą jak młotem, zaciskają się zęby piersi dyszą gwałtownie tamci już, już dobiegają, już słychać grzmiący oddech koni, zniszczenie leci, zguba leci, śmierć leci Allah, Jezus Maria, dwa te okrzyki tak okropne, jakby nie z ludzkich piersi wyszły, mieszają się ze sobą, żywy mur kolebie się ugina, pęka Suchy trzask łamanych kopii głuszy na chwilę wszystkie inne odgłosy. Po nim rozlega się zgrzyt żelaza, dźwięk jakby tysiąca młotów z całą siłą w kowadłach bijących. Uderzenia jakby tysiąca cepów w klepisko, pojedyncze i gromadne krzyki, jęki, oderwane strzały różnic i pistoletów, wycie przerażenia. Napastnicy i napastowani zmieszani ze sobą kłępią się w niepojętym zwichrzeniu następuje rzeź, z podwiru krew wypływa ciepła dymiąca napełniając surową wonią powietrze pierwsze drugie trzecie i dziesiąte szeregi Janczarów leżą mostem obalone stratowane kopytami pobodzone włóczniami pocięte mieczem lecz białobrody kiaja lew boży rzuca wszystkie następne w warbitwy nic to, że kładą się pokotem jak łan pod burzą. Walczą, wściekłość ich ogarnia, śmiercią dyszą i śmierci pragną. Ława końskich piersi prze ich, przechyla, obala, więc bodą nożami brzuchy końskie. Tysiące szabel tnie ich bez wytchnienia. Ostrza wznoszą się jak błyskawice i spadają na głowy, karki, ręce. Jonitną jezdnych po nogach, po kolanach, wiją się i kąsają na kształt jadowitego robactwa, giną i mszczą się. kija lew Boży, coraz nowe szeregi rzuca w paszczę śmierci. Krzykiem zachęca do boju i sam ze wzniesioną krzywą szablą rzuca się w odmęt. Wtem olbrzymi huzarz, niszcząc wszystko przed sobą jak burza. Dopada do białobrodego starca, staje w strzemionach, by ciąć tym okropniej, i ze strasznym zamachem spuszcza ostrze koncerza na sędziwą głowę. Nie wytrzymała cięcia ni szabla, ni kuta w damaszku misiurka, i ki rozcięty niemal do ramion, pada jakby strącony gromem na ziemię. Pan Nowowiejski, on to był bowiem. Straszne już szerzył poprzednio zniszczenie, bo nikt się jego sile i ponurej wściekłości oprzeć nie mógł. Lecz teraz największą oddał w bitwie przysługę, zwaliwszy starca, który sam jeden podtrzymywał dotychczas walkę zaciętą. Krzyknęli strasznym głosem na widok śmierci wodza janczarowie i kilkunastu z nich wymierzyło janczarki w pierś młodego rycerza. On zaś zwrócił się ku nim do nocy posępnej podobny. I zanim inni rycerze zdołali na nich uderzyć, huknęły strzały, po których pan Nowowiejski zdarł konia i przechylił się na kulbacę. Dwóch towarzyszów pochwyciło go w ramiona, lecz owemu uśmiech gość dawno niebywały rozjaśnił twarz ponurą i zaraz źrenice przekręciły mu się w tył głowy, a zbielałe usta poczęły szeptać jakieś słowa, których w zgiełku bitwy nie można było dosłyszeć. Tymczasem zachwiały się ostatnie szeregi janczarskie. Waleczny janisz, basza, chciał jeszcze bitwę odnowić, lecz już szał strachu ogarnął ludzi. Już nie pomogły wysilenia, zmieszały i zwichrzyły się szeregi, a partie bite, tratowane, cięte, nie mogły przyjść do sprawy. Wreszcie pękły jak pęka zbyt naprężony łańcuch i ludzie, jak pojedyncze ogniwa rozlecieli się na wszystkie strony, wyjąc, krzycząc, rzucając broń i osłaniając głowy rękoma. Jazda biegła za nimi, a oni nie znajdując dość przestrzeni do luźnej ucieczki, stłaczali się chwilami w jedną zbitą masę, na której karkach jechali jeźdźcy, pławiąc się we krwi. Walecznego Janisza Basze groźny łucznik pan Muszalski ciął szablą po karku, aż szpik pacierzowy wytrysnął owemu z przeciętych kręgów i poplamił jedwabie oraz srebrną łuskę karaceny. Janczarowie... Pobity przez piechotę polską dżamak i część rozproszony już z samego początku bitwy jazdy, słowem cała tłuszcza turecka uciekała teraz w przeciwną stronę obozu, gdzie nad głęboką przepaścią sterczał stromy, na kilkadziesiąt stóp wysoki wiszar. Tam strach pędził szalonych. Wielu rzucało się w przepaść, nie dlatego by ujść śmierci, lecz by nie polec od ręki Polaków. Tej rozpaczliwej rzeszy zabiegł drogę pan Bidziński, strażnik koronny, lecz nawałnica ludzka porwała go wraz z ludźmi, strąciła na dno przepaści, która po krótkim czasie wypełniła się prawie po brzegi stosami zabitych, rannych i zduszonych. Z dna podnosiły się jęki okropne, ciała drgały w konwulsjach, kopiąc się wzajem nogami lub drąc pazurami w skurczach konania. Do wieczora brzmiały te jęki, i do wieczora poruszała się masa ciał, lecz coraz wolniej, coraz nieznaczniej, aż o pierwszym zmroku ucichła. Straszne były skutki uderzenia huzarii. Ośm tysięcy janczarów pociętych mieczami leżało przy rowie otaczającym namioty Husajna, baszy, nie licząc tych, którzy zginęli w ucieczce lub na dnie przepaści. Jazda polska była w namiotach, pan Sobieski triumfował. Trąby i krzywuły głosiły już chrapliwymi dźwiękami zwycięstwo, gdy wtem najniespodzianiej bitwa załżała na nowo. Oto wielki hetman turecki Hussein Basza na czele swych konnych gwardii i reszty wszystkiej jazdy pieszchnął po złamaniu janczarów przez bramę do jaz wiodącą, lecz gdy tam pochwyciły go chorągwie Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana polnego – i poczęły siec bez litości, wrócił nazad do obozu, by szukać innego wyjścia. Zupełnie jak zwierz otoczony w knie i szuka, którym by się mógł wymknąć przesmykiem. Wrócił zaś z takim impetem, że rozbił w mgnieniu oka lekką chorągię w Semeńską, zamieszał piechotę po części już rabunkiem obozu zajętą i dotarł na pół strzelenia z pistoletu do samego pana Hetmana. Już w samym obozie byliśmy bliscy przegranej, pisał później pan Sobieski. Co że się nie stało, przypisać to należy ekstraordynaryjnej rezolucji huzarzy. Rzeczywiście natarcie Turków było straszne, bo dokonane pod wpływem najwyższej rozpaczy. I tym straszniejsze, że zupełnie niespodziewane. Lecz huzaria, nie ostygłszy jeszcze z bojowego żaru, ruszyła ku nim z miejsca w największym pędzie. Pierwsza uderzyła chorągiew Prusinowskiego i ta osadziła atakujących. Za nią runął ze swoimi skrzetuski. Po czym w całym wojsku jazda piechota, ciury obozowe, jak kto stał, gdzie kto był, wszyscy rzucili się z największą zaciekłością na nieprzyjaciela. I wywiązała się bitwa nieco bezładna, lecz furią nieustępująca atakowi huzarzy na Janczarów. Z podziwieniem wspominali po ukończonej walce rycerze męstwo Turków, którzy, gdy Wiśniowiecki i hetmani litewscy nadbiegli, otoczeni ze wszystkich stron, bronili się tak zapamiętale, iż lubo hetman pozwolił już żywcem brać, zdołano zaledwie garść jeńców pochwycić. Gdy ciężkie chorągwie rozbiły ich na koniec po półgodzinnej walce, pojedyncze kupy, a następnie pojedynczy jeźdźcy, wzywając Allaha, walczyli jeszcze do ostatniego tchu. Tamże dokonano wielu czynów świetnych, których pamięć między ludźmi nie zaginęła. Tam hetman polny litewski własną ręką ściął potężnego Baszę. Uf przedtem pochwycił pana Rudominę, pana Kimbara i pana Rdułtowskiego, lecz hetman, zajechawszy mu od oczu, jednym zamachem odciął mu głowę. Tamże pan Sobieski z Pachisa któren z pistoletu do niego strzelił, w oczach całego wojska ściąć raczył. Tam pan Bidziński strażnik koronny, wydobywszy się cudzem z przepaści lubo potłuczon i ranny. Natychmiast w wirwalki się rzucił i walczył, póki z wyczerpania nie zemdlał. Długo on potem chorował, lecz po kilku miesiącach odzyskawszy zdrowie, dalej na wojnę z wielką swą chwałą chadzał. Z pomniejszych zaś. Szalał najbardziej pan ruszczyc, porywając tak jeźdźców, jak wilk porywa wełniste barany Stadem chodzące. Siła dokazał także pan Skrzetuski, którego koło synowie na kształt lewiąt rozżartych walczyli. Ze smutkiem i żałością rozmyślali potem ci rycerze, czego by w takim dniu nie dokazał szermierz nad szermierze, pan Włodyjowski, gdyby nie to, że od roku już w Bogu. W sławie i w ziemi spoczywał. Inni wszakże, którzy w jego szkole uczyli się walczyć, zebrali dość chwały dla niego i dla siebie na owym krwawym polu. W tej wznowionej bitwie z dawnych reptiowskich rycerzy, próż pana Nowowiejskiego, dwóch poległo: pan Motowidło i groźny łucznik, pan Muszalski. Panu Motowidle kilka naraz kul pierś przeszyło, a on zwalił się jak dąb, który kresu dobiegł. Naoczni świadkowie mówili, iż poległ z rąk tych braci Kozaków, którzy pod wodzą Hohola przy Huzajnie do ostatka przeciw matce i chrześcijaństwu walczyli. Pan Muszalski zaś, rzecz dziwna, od strzały zginął, którą jakobyś Turczyn w ucieczce nań wypuścił. Gardło mu ona na wskroś przebiła w chwili właśnie, gdy po zupełnym już pogromie pogan sięgał ręką do Sahajdaka chcąc jeszcze kilku niechybnych gońców śmierci za pieszkającymi wypuścić. Jego się dusza musiała z duszą dydiuka połączyć, aby zawartą na galerze tureckiej przyjaźń węzłami wieczności utrwalić. Dawni kompanowie chreptiowscy odnaleźli po bitwie trzy ciała i żewnymi je żegnali łzami, chociaż zazdrościli im tak sławnej śmierci. Pan Nowowiejski miał uśmiech na ustach i cichą pogodę w twarzy. Pan Motowidło zdawał się spać spokojnie, a pan Muszalski oczy miał wzniesione w górę, jakby się modlił. Pochowano ich razem na tym sławnym chocimskim polu, pod skałą, na której na wieczną rzeczy pamięć kazano wyryć trzy ich nazwiska pod krzyżem. Wódz całej armii tureckiej Husembasza ocalił się na szybkim natolskim koniu ucieczką. Lecz po to tylko, by w Stambule sznurek jedwabny z rąk sułtana otrzymać. Ze świetnej armii tureckiej małe tylko watachy zdołały wynieść zdrowe głowy z pogromu. Ostatnie zastępy huseinowej jazdy wojska Rzeczypospolitej podawały sobie w ręce w ten sposób, że hetman polny naganiał je wielkiemu, ten hetmanom litewskim, tamci znów polnemu, i tak szło koleją, póki nie wyginęli prawie wszyscy. Z Janczarów nie ocalił się niemal nikt. Cały ogromny obóz spłynął krwią pomieszaną z deszczem i śniegiem. Trupa zaś tyle leżało, że tylko mrozy, krucy i wilcy zapobiegli zarazie, jaka z ciał gnijących wstawać zwykła. Polskie wojska wpadły w tak wielki zapał bojowy, że jeszcze nie odsapnąwszy dobrze po bitwie, choć im zdobyły. W samym obozie łupy wzięto niezmierne, 120 dział, a z nimi 300 chorągwi i znaków przesłał hetman wielki z owego pola, na którym po raz już drugi w ciągu wieku szabla polska święciła tryumf znamienity. Sam pan Sobieski stanął w kapiącym od złota i bisiorów namiocie Husaina Baszy i z niego wieści o szczęśliwym zwycięstwie na wszystkie strony przedlotnych gońców rozsyłał, za czym zebrały się jazda i piechota, Wszystkie chorągwie polskie, litewskie i kozackie, całe wojsko stanęło w bojowej sprawie. Odprawiano dziękczynne nabożeństwo i na tym samym Majdanie, na którym jeszcze dnia wczorajszego muezinowie wykrzykiwali, Lahaj lah, brzmiała pieśń. Te Deum Laudamus. Hetman słuchał mszy i pieśni, krzyżem leżąc, a gdy powstał. Łzy radości ciekły mu po dostojnym obliczu. Na ów widok zastępy rycerstwa, nieotarte jeszcze z krwi, drżące jeszcze z wysilenia po bitwie, wydały po trzykroć gromki okrzyp, okrzyk. — Wiwat, Johannes, Wiktor! A w dziesięć lat później, gdy majestat króla Jana III obalił w proch potęgę turecką pod Wiedniem, Okrzyk ów powtarzano od mórz do mórz, od gór do gór, wszędy po świecie, gdzie tylko dzwony wołały wiernych na modlitwę. Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie dla pokrzepienia serc.